freue mich, dass wir hier die Gelegenheit haben, miteinander Gottes Wort, über Gottes Wort nachzudenken. Cieszę się z tego, że wspólnie mamy teraz sposobność, aby zastanawiać się nad Słowem Bożym. Und wir wollen ja miteinander das Buch Esther anschauen. I wspólnie chcielibyśmy przyjrzeć się księdze w Biblii Ester. Eigentlich müssten wir jetzt das ganze Buch lesen. W zasadzie to byśmy musieli przeczytać całą tą księgę. Aber keine Angst, wir machen das jetzt nicht. Ale proszę się nie obawiać, teraz tego nie będziemy robili. Aber vielleicht haben wir heute Abend oder morgen früh noch Möglichkeit, dieses Buch einmal für uns persönlich durchzulesen. Ale może dzisiaj wieczorem albo jutro do południa będziecie mieli czas, żeby tą księgę dla siebie osobiście całą przeczytać. Es ist ein interessantes und auch ein spannendes Buch. To jest bardzo interesująca i trzymająca w napięciu księga. Und dann haben wir auch so den Überblick über das, was in diesem Buch aufgeschrieben ist. I my chcielibyśmy przedstawić teraz taki przegląd treści tej księgi. Wir wollen jetzt das erste Kapitel lesen. I dlatego przeczytajmy teraz wspólnie pierwszy rozdział. Księga Estery, pierwszy rozdział, od pierwszego wiersza. I stało się za dni Achaszwerosza, a Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. Otóż w tych dniach, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. A po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie, od największego do najmniejszego, ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, karmazynowe i fioletowe lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn. Złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej posadzce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Napoje też podawano w złotych naczyniach. Każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Lecz do picia nikogo nie przymuszano, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swojego pałacu, aby każdy czynił, co mu się podoba. Również królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet z pałacu królewskiego należącego do króla Achaszwerosza. Siódmego dnia, gdy król dobrze sobie podochocił winem, kazał Mechumanowi, Bizecie, Harbonie, Bikcie, Abakcie, Zeterowi i Karkasowi, 7 eunuchom usługującym królowi Achaszweroszowi, przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti w koronie królewskim celem pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął i rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane były wszystkim znawcom prawa i sądzenia. Z nich zaś najbliższymi mu byli Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz, Mares, Marsena i Menuchan, tych 7 książąt perskich i medyjskich, mających stały dostęp do króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie. Jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to,
że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza przyniesionego przez eunuchów? Wtedy rzekł Memuchan wobec króla i książąt: królowa Waszti zawiniła nie tylko przeciw samemu królowi, lecz przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami i powiedzą: król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przez swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej, do wszystkich książąt króla, i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości. Jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny, że Waszti nie stanie już nigdy przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej niech król nada jej przyjaciółce, godniejszej od niej. Gdy wieść o tym zarządzeniu królewskim rozejdzie się po całym jego królestwie, a jest ono przecież ogromne, to wszystkie żony będą okazywać cześć swoim mężom od największego do najmniejszego. Rzecz ta znalazła uznanie u króla i u książąt i król postąpił według rady Memuchana. I rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji list jej pismem pisany, do każdego ludu w jego własnym języku, że każdy mężczyzna ma być panem w swoim domu i zarządzać nim, jak mu się podoba. Wenn wir ein solches Buch anschauen, dann gibt es drei Möglichkeiten der Betrachtung. Gdy spojrzymy na tego rodzaju księgę, to stwierdzimy, że istnieją trzy możliwości rozważania takiej księgi. Die erste Betrachtung ist die geschichtliche Betrachtung. Pierwszy rodzaj rozważania to rozważanie historyczne. Dass wir anschauen und verstehen, welche Geschichte sich in diesem Buch abspielt. Abyśmy przyjrzeli się i zrozumieli, jakiego rodzaju historia rozegrała się opisana w tej księdze. Die zweite Betrachtungsweise ist die prophetische Betrachtung. Drugi sposób rozważania tej księgi to rozważanie prorocze. Dann denken wir darüber nach, welche prophetische Schau in diesem Buch enthalten ist. Wtedy będziemy nad tym się zastanawiali, jaka wizja prorocza jest przedstawiona w tej księdze. Und die dritte Betrachtungsweise ist die praktische Anwendung für uns. I trzeci sposób rozważania tego rodzaju księgi to jest zauważyć, jakie jest praktyczne zastosowanie treści takiej księgi dla nas samych. Dabei ist es gut, bei einem solchen Buch diese Reihenfolge einzuhalten. Ale dobrze jest przy rozważaniu tego rodzaju księgi przestrzegać kolejności tego rodzaju. Dass wir zuerst klar werden über das, was geschichtlich geschehen ist. Abyśmy najpierw posiedli tą jasność, co tutaj historycznie się zdarzyło. Und dass wir dann auch nachdenken über die eigentliche lehrmäßige und prophetische Auslegung. I abyśmy się zastanowili, jakie jest tutaj właściwie wykładnia tej księgi i prorocze jej znaczenie. Wenn wir das tun, dann machen wir auch die richtige praktische Anwendung für uns. Jeżeli tak to zrobimy, to wtedy również też i właściwe, praktyczne zastosowanie treści tej księgi znajdziemy dla nas samych. Wir wollen uns in dieser Reihenfolge einmal kurz einen Überblick über dieses Buch machen. I właśnie w tej kolejności chcielibyśmy przyjrzeć się treści tej księgi. Was ist also die geschichtliche Situation im Buch Esther? A więc jakie jest podłoże historyczne przedstawione w tej księdze Estery? Gott hatte sein Volk Israel in die Gefangenschaft führen müssen. Bóg musiał wyprowadzić swój lud izraelski z ziemi obiecanej, w której żyli, do niewoli. Er hatte Jahrhunderte Geduld gehabt und das Volk zurückführen wollen auf einen Weg der Treue. On setki lat oczekiwał i próbował, aby ten naród doprowadzić z powrotem na drogę wierności dla niego.
Aber im Volk Israel war es immer weiter bergab gegangen. Ale w ludzie izraelskim wierność coraz to bardziej nie była na porządku dziennym. Sie hatten sich von Gott entfernt und anderen Göttern zugewandt. Oni odwrócili się od Boga i skierowali swoją uwagę na inne bóstwa. Und dann muss Gott dieses Gericht bringen, was er schon im fünften Buch Mose angekündigt hat. I Bóg musiał na nich sprowadzić ten sąd, który już został opisany w piątej księdze Mojżeszowej. In der Weltgeschichte bedeutet das, dass jetzt die Zeiten der Nationen beginnen. Dla historii świata to oznacza, że rozpoczęły się czasy narodów. Der Prophet Daniel bekommt davon einen guten Überblick. I prorok Daniel właśnie otrzymuje w wizji proroczej dobry przegląd tych wszystkich lat. Gott würde nicht mehr direkt hier auf dieser Erde ein Volk regieren, das Volk Israel. I od tego czasu Bóg już nie będzie bezpośrednio tutaj na tej ziemi kierował pewnym narodem, czyli narodem izraelskim. Er würde sich sozusagen zurückziehen. Można powiedzieć, jak gdyby wycofał się ze sceny tej ziemi. Er würde immer noch derjenige sein, der die Regierungen einsetzt. Dalej on pozostanie tym, który ustanawia wszelkie władze na tej ziemi. Aber er würde nicht mehr direkt regieren. Ale już nie będzie bezpośrednio sam sprawował tej władzy. Er würde die Macht und die Herrschaft bestimmten Weltbeherrschern geben. On moc i panowanie przekaże określonym mocarstwom powstałym na tej ziemi. Diese erste Weltmacht, das ist das Babylonische Reich. Pierwszym wielkim mocarstwem na ziemi to jest Cesarstwo Babilońskie. Und Gott hat den König dieses Reiches als Werkzeug benutzt, um Israel in die Gefangenschaft zu führen. I Bóg użył króla tego cesarstwa jako swoje własne narzędzie, aby lud izraelski wyprowadzić z ich ziemi do niewoli. Ich muss das noch etwas genauer sagen. Muszę to jeszcze powiedzieć troszkę dokładniej. Die 10 Stämme unter dem Begriff Israel, die waren schon in die Gefangenschaft geführt. Te 10 pokoleń Izraela, oni już wcześniej byli uprowadzeni do niewoli. Sie waren nach Assyrien geführt. Oni już wcześniej zostali uprowadzeni do Asyrii. Aber die beiden Stämme Juda und Benjamin, die werden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Ale te pozostałe w Judzie dwa pokolenia Judy i Benjamina zostały wyprowadzone z tej ziemi później do niewoli babilońskiej. Dieses babylonische Reich bestand nur etwa 90 Jahre. To cesarstwo babilońskie istniało tylko około 90 lat. Dann wurde es abgelöst von dem Medo-Persischen Reich. Następnie zostało ono zastąpione cesarstwem medoperskim. Und das ist genau die Zeit, in der wir hier im Buch Esther sind. I to jest dokładnie ten czas, który tu oglądamy opisany w księdze Estery. Dieses Medo-Persische Reich ist in der Blüte, in der Größe seiner Macht. Tu oglądamy właśnie te cesarstwo medoperskie w chwili jego rozkwitu i największej jego mocy. Der König Ahasveros regiert über 127 Landschaften. I ten król Ahasveros panuje nad 127 krajami czy prowincjami. Dieser König, der würde im Verlauf dieses Buches einen Krieg führen gegen Griechenland. Ten król będzie też i prowadził, o czym można w trakcie czytania tej księgi się dowiedzieć, prowadził wielką wojnę przeciwko cesarstwu greckiemu. Davon steht im Buch Esther nichts. Ale o tym nie jest napisane w księdze Estery. Das ist geschehen zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. Rzecz ta wydarzyła się pomiędzy pierwszym a drugim rozdziałem. Aber es ist dem König nicht gelungen, Griechenland wirklich zu besiegen. I temu królowi nie udało się tak do końca i całkowicie zwyciężyć cesarstwo greckie i objąć nad nim panowanie. Und so würde in der weiteren Geschichte Medo-Persien die Herrschaft verlieren und Griechenland würde die Weltherrschaft übernehmen. I w następnych latach historii świata możemy zauważyć, że
ta moc tego cesarstwa medoperskiego coraz to bardziej się osłabiała, a przybierało na mocy cesarstwo greckie. Nach dem griechischen Weltreich würde es dann das römische Weltreich geben. Jak wiemy, po tym cesarstwie greckim panowanie rozpoczęło nad ziemią cesarstwo rzymskie. Und diese Römer hatten immer noch die Macht, als der Herr Jesus hier auf diese Erde kam. I Rzymianie mieli jeszcze panowanie nad tym światem, jak Pan Jezus na tej ziemi stanął swoimi stopami. Der erste persische König war der König Kores. Pierwszym perskim królem był król Cyrus, albo Kores, nie? To jest to samo, Cyrus. Diesem König gab Gott ins Herz, ihm ein Haus wieder aufbauen zu lassen. Temu właśnie królowi Bóg dał do serca myśl, aby on odbudował dom Boży. Und so gibt den Befehl, dass die Juden aus seinem Reich wieder zurückkehren dürfen nach Jerusalem. To on dał właśnie polecenie, aby Żydzi wrócili z powrotem z jego kraju do kraju izraelskiego. Und so zogen über 42.000 von den Juden zurück und fingen an, das Haus Gottes zu bauen. I oglądamy też w Biblii, jak ponad 42 tysiące Żydów wróciło z jego cesarstwa do kraju izraelskiego, aby odbudować świątynię. Das wird uns im Buch Esra beschrieben. O tym możemy przeczytać w księdze Esdrasza. Sie fangen an zu bauen, dann ist eine Pause von etwa 15 Jahren und dann vollenden sie den Tempel. Oni rozpoczęli budowę, następnie przerwali ją na około 15 lat, aby po tym okresie czasu dokończyć budowanie świątyni. Das wird uns beschrieben bis Esra Kapitel 6. To jest opisane aż do 6 rozdziału Księgi Esdrasza. In Kapitel 7 vom Buch Esra finden wir dann die Rückkehr von Esra, dem Schriftgelehrten, nach Jerusalem. W 7 rozdziale Księgi Esdrasza czytamy o powrocie z Babilonu tego nauczonego w pismach Esdrasza. Und in dieser Zeit zwischen Esra 6 und Esra 7 liegt das Buch Esther. I właśnie w tym okresie czasu pomiędzy tym 6 a 7 rozdziałem Księgi Esdrasza można wstawić treść Księgi Estery. Es waren nicht alle Juden zurückgekehrt nach Jerusalem. Nie wszyscy Żydzi wrócili z powrotem do Jerozolimy. Es waren viele zurückgeblieben. Wielu z nich pozostało w Babilonii. Unter anderem der Mordokai und die Esther, die es in unserem Buch geht. Właśnie między innymi właśnie Mordochaj i Estera, o których tutaj ta księga opisuje. Sie lebten also noch im fremden Land. A więc oni dalej żyli w tym obcym dla siebie kraju. Aber wie sollten sie sich jetzt verhalten? Ale w jaki sposób oni mieli się zachowywać? Sollten sie sagen, nun ja, wir sind ja im fremden Land, jetzt leben wir wie die Menschen um uns herum? Czy mieli powiedzieć do samych siebie, jesteśmy teraz w obcym kraju, będziemy żyli tak jak otaczający nas ludzie? Jetzt tun wir das, was auch die Menschen in Medien und Persien tun? Będziemy teraz postępowali tak, jak to czynią ludzie w Medii i Persji. Sind wir nicht auch in einem fremden Land? Ale czy i my też nie znajdujemy się w obcym kraju? Ist unsere Heimat nicht eigentlich im Himmel? Czy naszą ojczyzną też nie jest niebo? Leben wir dann auch hier so wie die Menschen um uns herum? Czy i my też tutaj na tej ziemi żyjemy jako ludzie wokoło nas? Machen wir alles mit, was die Menschen um uns herum machen? Czy razem wszystko czynimy i postępujemy tak jak ludzie wokoło nas? Wir werden in diesem Buch finden, dass Esther und Mordokai das nicht getan haben. W tej księdze Estery stwierdzimy, że właśnie Mordokaj i Estera tak nie postępowali. Die Juden lebten abgesondert für Gott. Żydzi żyli właśnie w odosobnieniu dla swojego Boga. Wir lesen das in Esther 3, Vers 8. O tym czytamy w tej księdze Estery w 3 rozdziale, w 8 wierszu. Im ersten Teil, da ist ein Volk, das zerstreut und abgesondert wohnt.
To jest drugie zdanie, czy po dwukropku w tym ósmym wierszu. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów. Sind wir auch in der Umgebung, in der wir leben, solche, die abgesondert für Gott leben? Czy i my też w otoczeniu, w którym żyjemy, żyjemy w, odosobnieni dla Boga? Damals konnte man erkennen, wer die Juden waren und wer die anderen waren. W tamtych czasach bardzo wyraźnie można było to rozpoznać, którzy ludzie są Żydami, a którzy nie są Żydami. Kann man heute auch noch erkennen, welches die Christen sind und welches die Menschen ohne Gott sind? Czy i dzisiaj po nas można w tym świecie rozpoznać, którzy ludzie są chrześcijanami wierzącymi, a którzy żyją bez Boga? Gott möchte gerne, dass da ein Unterschied ist. Bóg bardzo by chciał, aby była różnica. Er möchte gerne, dass wir ein Zeugnis sind für ihn. On tak bardzo by chciał, abyśmy byli dla niego świadectwem. Da müssen wir auch schon mal nein sagen. Das machen wir nicht mit. My musimy nauczyć się też mówić w naszym życiu nie. My tego nie będziemy z wami robili. Das können wir lernen aus dieser Situation von Esther. To możemy się nauczyć z wielu sytuacji opisanych w Księdze Estery. Dann möchte ich noch zwei oder drei kurze Gedanken sagen, wie Gott hier Geschichte schreibt. I jeszcze dwie, trzy myśli chciałbym powiedzieć na temat tego, w jaki sposób Bóg opisuje tutaj zdarzenia historyczne. Gott schreibt eben nichts von dem, was auf dieser Erde geschehen ist und für die Menschen von Bedeutung war. Mianowicie tak, że Bóg nie opisuje niczego, co stało się na tej ziemi i tylko i wyłącznie dla ludzi miało znaczenie. Gott schreibt nichts von diesem Krieg gegen Griechenland. Bóg nic nie pisze w tej księdze na temat tej wojny przeciwko Grecji. Gott schreibt das, was sein Volk betrifft. Bóg pisze tylko to, co dotyczy jego narodu. Gott schreibt uns das auf, was die betrifft, die ihm treu sein wollen. Bóg napisał tą księgę też i o tym wszystkim, co dotyczy tych wszystkich, którzy są, chcą być wiernymi dla niego. Die sieht Gott. Tych właśnie Bóg widzi. Was geschieht in der Zeit, in der wir leben? A co dzieje się w tym czasie, w którym my akurat żyjemy na ziemi? Alle Zeitungen schreiben von der Wirtschaftskrise. Wszystkie gazety opisują tę sytuację kryzysu gospodarczego. Die Zeitungen schreiben davon, dass ein Herrscher in Nordkorea Raketen abschickt. Gazety piszą o tym, że pewien panujący w północnej Korei wystrzeliwuje swoje rakiety. Aber worauf achtet unser Gott? Ale na co zwraca uwagę nasz Bóg? Er achtet auf die, die zu seinem Volk gehören. On zwraca uwagę na wszystkich tych, którzy należą do jego ludu. Er achtet auf die, die ihm treu sein wollen. On zwraca uwagę na wszystkich tych, którzy chcą być wiernymi dla niego. Dafür interessiert sich unser Gott. Właśnie tymi rzeczami się interesuje Bóg. Vielleicht fragen wir uns auch mal, wofür interessieren wir uns eigentlich? Może i my zapytajmy samych siebie w zasadzie to, czym my interesujemy się. Ist unser erstes Interesse, was mit den Aktien geschieht? Czy pierwszym naszym zainteresowaniem jest właśnie, co dzieje się z akcjami na giełdzie? Ist unser erstes Interesse, welcher Politiker die Wahl gewinnt? Czy w pierwszym rzędzie interesujemy się wieściami, jaki polityk wygrywa wybory? Oder ist unser Interesse auch das Volk Gottes? Albo może naszym zainteresowaniem w pierwszym rzędzie jest cały lud Boży? Wie geht es den Gläubigen hier auf dieser Erde? Aby zastanowić się, jak wierzącym powodzi się na tej ziemi. Dann können wir für sie beten. Wtedy będziemy potrafili modlić się za nimi. Weil wir wissen, dass Gott ein Auge auf sie hat. Dlatego, że my wiemy, że Bóg ma oko swoje skierowane właśnie na nich. Dann noch eine Besonderheit von diesem Buch. I jeszcze jedna szczególnego rodzaju cecha dotycząca tej księgi. Es ist das einzige Buch in der Bibel, in dem der Name Gottes nicht erwähnt wird. Jest to jedyna księga w całej Biblii, w której ani razu nie jest wspomniane imię Boże. Das ist interessant. Jest to rzecz interesująca. Ein Buch in der Bibel und der Name Gottes wird gar nicht erwähnt.
Księga taka znajduje się w Biblii, a w niej nie jest wspomniane ani razu imię Boże? Aber wenn wir dieses Buch lesen, dann merken wir, dass Gott doch da ist. Ale gdy tą księgę czytamy, to szybko zauważamy, że i tam w tej księdze, w tych zdarzeniach znajduje się Bóg. Er tritt nicht offen in Erscheinung. Wprawdzie jawnie on tam się nie objawia. Aber er behält die Fäden in der Hand. Ale on trzyma wszystkie nici, które kierują zdarzeniami w tej księdze. Gott musste sein Volk wegführen in die Gefangenschaft. Bóg musiał kiedyś swój naród wyprowadzić w niewolę. Er musste sagen, es ist nicht mein Volk. On musiał powiedzieć, że to nie jest mój naród. Das war der Charakter des Volkes in der Zeit. Taki był charakter tego narodu w tych czasach. Der Prophet Hosea nennt das Volk so: Lo Ami, nicht mein Volk. Prorok Ozeasz musiał nazwać ten naród Lo Ami, co oznacza nie mój lud. Deshalb wird der Name Gottes in diesem Buch nicht erwähnt. Dlatego też i w tej księdze nie jest wspomniane imię Boże. In 5. Mose 31 lesen wir da einen interessanten Vers. W 5. Księdze Mojżeszowej w 31. rozdziale czytamy bardzo interesujący wiersz. Da steht in Vers 16: Dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes nachhuren. Tam czytamy w 16. wierszu, że to jest trzecia linijka tego 16. wiersza. Lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi. Und dann steht in Vers 18: Ich aber, ich werde an jenem Tag mein Angesicht ganz verbergen. A w 18. wierszu dalej czytamy: Lecz ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnił. Deshalb wird der Name Gottes in diesem Buch nicht erwähnt. To właśnie z tego powodu w Księdze Estery nie jest wspomniane w ogóle imię Boże. 5. Mose 31, Vers 18 geht in Erfüllung. Tu właśnie wypełnia się ten wiersz 18 z 31 rozdziału 5. Księgi Mojżeszowej. Aber war denn jetzt keine Hoffnung mehr für Mordechai und Esther? Ale czyż dla Mordechaja i dla Estery nie było już nadziei? Doch, sie konnten sich doch an ihren Gott wenden. Jednak tak, oni mogli przecież zwrócić się do swojego Boga. Dazu lesen wir einen Vers aus Hiob 35. W tym celu przeczytamy jeden wiersz z Księgi Joba, 35 rozdział. Hiob 35, Vers 14. 35 rozdział Księgi Joba, 14 wiersz. Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz, rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. Wenn du auch sagst, du siehst Gott nicht. Nawet gdy ty mówisz, nie widzę Boga, vertraue doch auf ihn. To jednak ufaj jemu. Er ist da. On jest, istnieje. Er behält die Sache in der Hand. On trzyma sprawę w swojej dłoni. Und er wird für uns eintreten. I to on wstawia się za nami. Vielleicht denken wir in unserem Leben auch manchmal: Ja, warum schweigt denn Gott? Może i my w swoim życiu czasami myślimy tak w zasadzie, to dlaczego Bóg milczy? Ist er nicht da? Czy go nie ma? Doch, er ist da. Jednak jest. Die Jünger waren in dem Schiff auf dem See. Uczniowie znajdowali się w czasie płynięcia przez jezioro i byli w łodzi. Und der Herr Jesus war nicht dabei. A nie było tam z nimi Pana Jezusa. Sie kommen in einen Sturm und sind scheinbar alleine. Oni wpadli w burzę i wydawało się, że jakoby byli osamotnieni. Aber der Jesus war auf dem Berg und hat gebetet. Ale wiemy, że Pan Jezus był na górze i modlił się. Und in der vierten Nachtwache da kam er zu ihnen. I w czasie czwartej straży nocnej on przyszedł do nich. Er ging über das Wasser und kam zu ihnen. On szedł po wodzie i doszedł do nich. Er ließ sie nicht allein. On nie zostawił ich samotnych. Und er lässt auch uns nicht allein. I też i on nas nie zostawi samotnych. Es ist dieses Buch hier das letzte geschichtliche Buch des Alten Testamentes.
Ta księga tutaj jest ostatnią księgą historyczną ze Starego Testamentu. Und da gibt es eine interessante Parallele zu dem ersten geschichtlichen Buch. I jest interesujący związek pomiędzy pierwszą historyczną księgą Starego Testamentu. Im ersten Buch Mose, da finden wir in vielen Kapiteln die Geschichte von Josef. W pierwszej księdze Mojżeszowej mianowicie znajdujemy w przeciągu wielu rozdziałów historię życia Józefa. Und Josef ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. A Józef jest osobą wskazującą na Pana Jezusa. Er ging durch Leiden zur Herrlichkeit. Gdyż i on przeszedł przez cierpienia do chwały. Hier im Buch Esther, da wird der Mann Mordokai beschrieben. Tutaj w tej księdze Estery opisany jest ten mąż Mordochaj. Für Mordokai ging es auch durch Leiden zur Herrlichkeit. Dla tego Mordochaja też życie prowadziło przez cierpienia do chwały. Das ist eine schöne Parallele zwischen dem ersten Buch Mose und dem Buch Esther. I dlatego widzimy tutaj piękne właśnie odniesienie pomiędzy pierwszą księgą Mojżeszową a księgą Estery. Damit kommen wir jetzt auch zu der zweiten Betrachtungsweise. I teraz możemy przejść do drugiego sposobu rozważania tej księgi. Zu der prophetischen Schau, die uns dieses Buch gibt. Do tego widoku czy perspektywy tej proroczej, jaka tu jest nam przedstawiona. In dieser prophetischen Schau, da ist der König Ahasveros, dieser mächtige König, ein Hinweis auf Gott. Tutaj w tym oglądaniu tej księgi pod względem proroczym możemy powiedzieć, że ten potężny król Ahasveros jest wskazówką na wszechmocnego Boga. Vielleicht verwundert uns das beim ersten Hören. Może zaskoczy nas to, gdy po raz pierwszy o tym usłyszymy. Aber Gott nannte auch den König Kores meinen Auserwählten. Ale również Bóg nazywa króla Cyrusa moim wybranym. Er war ein Werkzeug in der Hand Gottes. On był narzędziem w ręku Bożym. Und so dürfen wir ruhig einen Hinweis sehen auf Gott selbst in diesem mächtigen König. I dlatego możemy też i w tej osobie tego potężnego króla oglądać taką wskazówkę na samego Boga. Esther, die Königin wird, ist ein Hinweis auf den Überrest aus Israel. A Estera, która stanie się królową, ona jest wskazówką na tą wierzącą resztkę z Izraela. Es gibt drei Bücher in der Bibel, die sich hauptsächlich um eine Frau handeln. Są takie trzy księgi w Biblii, które opisują w zasadzie tylko konkretne niewiasty. Da ist das Buch Ruth. To jest mianowicie księga Rut. Da ist das Buch Esther. To jest księga Estery. Und da ist das Lied der Lieder von Salomo. I następnie księga pieśni nad pieśniami napisana przez Salomona. Und in allen drei Büchern sind die Frauen, die beschrieben werden, ein Hinweis auf den zukünftigen Überrest. I we wszystkich tych trzech księgach te niewiasty opisane są wskazówkami na tą wierzącą resztkę z Izraela. Auf diejenigen aus dem Volk Israel, die sich wieder zu Gott wenden. To są wszyscy ci z Izraela, którzy w czasach ostatecznych zwrócą się z powrotem do swojego Boga. Und sie sind die irdische Braut des Herrn Jesus. I oni są tutaj tą ziemską oblubienicą Pana Jezusa. Ich möchte dazu auch einen Vers lesen, der uns das bestätigt. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz, który to potwierdza. Da lesen wir in Jesaja 61. Czytamy z Księgi Izajasza z 61. rozdziału. Jesaja 61, Vers 10. 10. wiersz. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, dann wie ein Bräutigam den Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich schmückt. 10. wiersz, 4. linijka. Gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca. Kapitel 62, Vers 1. Um Zions willen und um Jerusalems willen.
W 62 rozdziale pierwszy wiersz: ze względu na Syjon nie będę milczał, ze względu na Jeruzalem nie spocznę. Und dann Vers 4 und Vers 5. I czwarty i piąty wiersz tego rozdziału: już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Dieser Überrest aus Israel wird also wieder angenommen als Volk Gottes. A więc ta wierząca resztka z Izraela będzie przyjęta przez Boga jako ta resztka wierzących. Dann wird die Zeit vorbei sein, wo Gott sagt, nicht mein Volk. I zakończy się ten czas, w którym Bóg musiał powiedzieć, nie mój lud. Dann wird sich mit diesem Volk vermählen, wie der Bräutigam mit der Braut. I wtedy on zaślubi ten naród, jak oblubieniec poślubia swoją oblubienicę. Dieser Überrest und ganz speziell die Stadt Jerusalem ist also die irdische Braut. A więc ta wierząca resztka z ludu izraelskiego, a szczególnie miasto Jerozolima, to jest właśnie ta oblubienica. Dann haben wir in Kapitel 1 von der Königin Vasti gelesen. Ale my w tej księdze Estery w pierwszym rozdziale czytaliśmy o tej królowej Vashti. Vasti ist in der prophetischen Schau ein Hinweis auf das christliche Bekenntnis. Ta królowa Vashti w tym proroczym spojrzeniu na tą księgę przedstawia te chrześcijańskie otoczenie. Diese Frau stand in enger Verbindung mit dem König. Gdyż ta niewiasta znajdowała się w ścisłym związku z królem. Und der König wollte gerne ihre Schönheit zeigen. I król chciał tak bardzo pokazać jej piękność. Aber sie hat nicht gehört. Ale ona go nie posłuchała. Und deswegen muss diese Königin abgesetzt werden. I dlatego ta królowa musi być teraz pozbawiona tej godności. Und dann wird Esther Königin. I następnie Estera przyjmuje, czy nadaje się jej godność królowej. So wird es in der Zukunft sein. Tak też i będzie kiedyś w przyszłości. Gott wird das christliche Bekenntnis beiseite setzen müssen. Bóg będzie musiał na bok odsunąć całe chrześcijańskie wyznanie. Wir haben das in Katowice betrachtet. In Laodicea sagte, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Na konferencji w Katowicach musieliśmy to rozważać w tym liście skierowanym w objawieniu do zboru w Laodycei, w którym jest napisane: będę musiał ciebie wypluć z moich ust. Das christliche Bekenntnis beiseite gesetzt und dann wird Gott wieder anknüpfen mit dem Überrest aus Israel. To chrześcijańskie wyznanie musi być na bok odsunięte, a Bóg rozpocznie ten związek z tą wierzącą resztką Izraela. Und dann ist da der Mordechai. I teraz tutaj jawi się przed nami Mordechaj. Wie gesagt, ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Jak już wspomniałem, wskazujący na osobę Pana Jezusa. Der zuerst verachtet ist, der zuerst leiden muss. Który, tak jak mówiliśmy, najpierw musiał cierpieć, musiał być pogardzony. Der aber dann die Herrschaft übernehmen wird. Ale później on właśnie jest tym, który przejmuje panowanie. Das ist der Herr Jesus als Messias und König. Takim właśnie jest Pan Jezus jako Mesjasz i jako Król. Dann haben wir noch den Haman in diesem Buch. Następnie w tej księdze Estery oglądamy człowieka o imieniu Haman. Das ist der Mann, der den Mordechai und das ganze Volk Mordechais töten will. Jest to człowiek, który chciał Mordechaja i cały jego lud zabić. Und ist ein Hinweis auf den Antichristen. I ten człowiek jest wskazówką na Antychrysta. Auf den großen Gegenspieler des Herrn Jesus. Na tego wielkiego przeciwnika w przyszłości w stosunku do Pana Jezusa. Auf den, der dafür sorgen wird, dass die Schlachtopfer aufhören werden.
To ta osoba, która postara się o to, aby w świątyni w Izraelu zaprzestano składać ofiar rzeźnych. Dass die Treuen aus dem Volk Israel in der Drangsalszeit verfolgt werden. Aby wszyscy wierni z Izraela w tym czasie wielkiego ucisku byli okrutnie prześladowani. Und der sich in der Mitte dieser Drangsalszeit selbst in den Tempel setzen wird. I jest to osoba, która w pośrodku tego wielkiego okresu ucisku sama osobiście zasiądzie na tronie postawionym w świątyni Bożej. Aber der Herr Jesus wird den Sieg über ihn haben. Ale Pan Jezus zwycięży go. Und so muss auch hier der Haman sterben und der Mordokai bekommt die Herrschaft. I tak też i tutaj oglądamy w tej księdze, że Haman musi umrzeć, a Mordokaj otrzymuje panowanie. Das ist die prophetische Schau, die uns in diesem Buch gegeben wird. Takie jest prorockie znaczenie całej tej księgi Estery. Dann kommen wir noch kurz zu dieser dritten Betrachtungsweise der praktischen Anwendung für uns. I teraz krótko możemy przejść do tego trzeciego sposobu oglądania tego rodzaju ksiąg, mianowicie jak to zastosować dla nas samych. Wenn wir das so ein wenig gesehen haben, dann lernen wir etwas für die, die dem Herrn Jesus treu sein wollen. Jeżeli w ten sposób już temu tej księdze się przyjrzeliśmy, to teraz możemy pod kierunkiem spojrzenia tego trzeciego sposobu rozważania tych ksiąg nauczyć się, co i dla nas wierzących jest tutaj ważne w tej księdze. Wenn wir dem Herrn Jesus treu sein wollen, wie damals Esther. Jeżeli my chcemy być wierni Panu Jezusowi, tak jak i w tamtych czasach ta Estera. Wenn wir dem Herrn Jesus treu sein wollen, wie damals Mordokai. Jeżeli będziemy chcieli być wiernymi Panu Jezusowi, tak jak w tamtych czasach Mordokaj. Und wenn wir Liebe zum Volk Gottes haben. Jeżeli będziemy miłowali cały lud Boży. Dann können wir etwas lernen für uns aus diesem Buch. Jeżeli taki będzie nasz wewnętrzny stan, to wtedy będziemy mogli się dla siebie samych wiele nauczyć z tej księgi. Wir machen keine direkte Anwendung auf die Versammlung. Nie będziemy tutaj bezpośrednio tego odnosili do zgromadzenia. Die Versammlung, die steht in einer anderen Beziehung zu Gott als die irdische Braut, als Israel. Zgromadzenie znajduje się w innym związku z Bogiem niż jego ziemska oblubienica Izrael. Was macht die Beziehung der Versammlung zu dem Herrn Jesus aus? Jaki jest właśnie związek zgromadzenia z Panem Jezusem? Was würdet ihr sagen? Was ist das Besondere der Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und der Versammlung? Jak myślicie, co jest szczególnego w tym związku pomiędzy Panem Jezusem a zgromadzeniem? Nun, die Versammlung ist ihrem Charakter nach himmlisch. A więc zgromadzenie według swojego charakteru, swojej cechy jest niebiańskie. Und sie ist ihrem Ursprung nach ewig. I jeśli chodzi o jego pochodzenie, to jest ono wieczne. Schon bevor Gott diese Erde gemacht hat, hatte er die Versammlung im Blick. Bo zanim Bóg tą ziemię stworzył, to on już miał przed swoimi oczami zgromadzenie. Und die Versammlung ist verbunden mit dem Herrn Jesus, dem verherrlichten Menschen im Himmel. I to zgromadzenie jest połączone z tym uwielbionym człowiekiem, Panem Jezusem znajdującym się w niebie. Das macht ihre Beziehung zu ihm aus. To właśnie cechuje ten związek z nim. Das hat nichts zu tun mit dieser Erde. I ten związek w żaden sposób nie łączy się z tą ziemią. Deswegen machen wir hier keine Anwendung direkt auf die Versammlung. I dlatego rozważając tą księgę nie widzimy tutaj odniesienia bezpośredniego do zgromadzenia. Aber wir lernen von Esther und Mordokai, wie wir einen Weg der Treue gehen können. Ale my z tej księgi Estery możemy nauczyć się, obserwując Mordokaja i Esterę, jak możemy na tej ziemi kroczyć drogą wierności. Nach diesem allgemeinen Überblick über dieses Buch. I gdy tak przedstawiłem teraz ten ogólny zarys tej całej księgi, möchte ich jetzt noch kurz etwas sagen zu Kapitel 1. Chciałbym krótko teraz powiedzieć coś na temat pierwszego rozdziału. In den ersten vier Versen lesen wir, dass der König Ahasveros ein Fest macht. W
pierwszych czterech wierszach czytaliśmy o tym, że ten król Achaszwerosz zorganizował ogromną ucztę. Er macht dieses Fest mit allen seinen Fürsten. I on świętował razem ze wszystkimi swoimi. Möchte gleich noch kurz etwas zu Kapitel 1 dem Ende sagen, aber wir lesen jetzt schon mal Kapitel 2 Vers 1 bis 10. Przeczytajmy teraz z drugiego rozdziału od 1 do 10 wiersza, ale jeszcze później chciałbym parę słów powiedzieć na temat końcówki pierwszego rozdziału. Księga Estery, drugi rozdział od 1 do 10 wiersza. Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Achaszwerosza, wspomniał on Waszti i to, co ona uczyniła, i to, co o niej postanowiono. Lecz dworzanie króla, którzy mu usługiwali, rzekli: trzeba poszukać dla króla panien, dziewic urodziwych. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swojego królestwa urzędników, i niech ci zgromadzą wszystkie panny, dziewice urodziwe na zamku w Suzie, w domu kobiet, pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, pilnującego kobiet, i niech im dostarczą olejków i kosmetycznych. A ta panna, która najbardziej spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszti. Rzecz ta spodobała się królowi, tak więc postąpił. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jechoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnezar, król babiloński. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swojego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, została też zabrana Estera do pałacu królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna i zyskała u niego względy. Toteż od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały i dał jej 7 dziewcząt z pałacu królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Wir wollen uns wieder diese drei Betrachtungsweisen kurz in Erinnerung rufen. Jeszcze raz krótko przypomnijmy sobie trzy sposoby rozważania treści biblijnych ksiąg. Die geschichtliche Betrachtung ist wie folgt. Historyczny sposób rozważania jest następujący. Zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 liegen ungefähr 4 Jahre. Pomiędzy pierwszym a drugim rozdziałem można zmieścić około 4 lata. In Kapitel 2 Vers 16 lesen wir, dass Esther im 7. Jahr der Regierung von Ahasveros Königin wurde. W drugim rozdziale, w 16. wierszu czytamy o tym: Estera zaś została zabrana do króla Achaszwerosza do pałacu królewskiego w 10. miesiącu, to jest w miesiącu Tyber, w 7. roku jego panowania. Und in Kapitel 1 Vers 3 hatten wir gelesen, dass es das dritte Jahr der Regierung war. A w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu czytaliśmy o tym, że to był trzeci rok jego panowania. Im dritten Jahr der Regierung wird die Vashti beiseite gesetzt. W trzecim roku panowania Vashti została odsunięta na bok. Dann ist wohl dieser Krieg gegen Griechenland gekommen, wo der König eine lange Zeit beschäftigt war. Następnie nastała ta wojna, w której, przeciwko Grekom, w której król był przez długi czas zajęty. Und dann kommt in Kapitel 2, dass eine neue Königin gesucht wird. A dopiero w drugim rozdziale czytamy o tym, że nowa królowa była poszukiwana dla króla. Damals in Kapitel 1 am Ende machte man sich in Persien Gedanken. Wtedy w pierwszym rozdziale w całej Persji zaczęto się zastanawiać. Vashti hatte nicht auf den König gehört.
Vashti nie posłuchała króla. Und man wusste, dass dieses Verhalten ein Vorbild sein würde für andere. I wszyscy wiedzieli, że ten sposób postępowania stanie się wzorcem do naśladowania dla pozostałych kobiet. Man hatte Angst, dass die anderen Frauen auch sagen, dann müssen wir ja nicht mehr hören. Obawiano się tego, że też i inne niewiasty powiedzą, to przecież i my nie musimy słuchać. Deshalb fasste man den Beschluss, die Königin abzusetzen. Dlatego podjęto to postanowienie, aby pozbawić Vashti zaszczytu królowej. Ich möchte diese geschichtliche Tatsache ganz gerne kurz in das Licht des Neuen Testamentes stellen. I teraz te tło historyczne chciałbym bardzo krótko przedstawić na podstawie całej treści Nowego Testamentu. Im Neuen Testament erklärt uns Gott die Ordnung, die er in seine Schöpfung gelegt hat. W Nowym Testamencie Bóg wyjaśnia ten porządek, który on postanowił w całym stworzeniu. Diese Ordnung, die gilt, seit diese Erde geschaffen ist. Ten porządek, który obowiązuje od czasu, w którym Ziemia została stworzona. Und diese Ordnung, die gilt auch heute noch. I ten porządek obowiązuje po dziś dzień. Diese Ordnung wird uns erklärt in 1. Korinther 11. I ten porządek jest opisany w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. In 1. Korinther 11, Vers 3. W trzecim wierszu 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. In 1. Korinther 10 lesen wir die Belehrung Gottes über den Tisch des Herrn. W pierwszym liście do Koryntian w 10. rozdziale czytamy pouczenia Boże dotyczące stołu Pańskiego. Am Ende von Kapitel 11 lesen wir die Belehrung über das Mahl des Herrn. Pod koniec 11. rozdziału czytamy pouczenia dotyczące wieczerzy Pańskiej. Und wir verstehen sicher alle, dass das etwas ist, das Gott sehr wichtig ist, der Tisch des Herrn und das Mahl des Herrn. I z całą pewnością wszyscy to czujemy, że to dla Boga są bardzo ważne sprawy, właśnie stół Pański i wieczerza Pańska. Und dazwischen, da lernen wir etwas über die Ordnung in der Schöpfung. A pomiędzy tymi właśnie rzeczami uczymy się, jaki obowiązuje porządek w całym stworzeniu. Wir würden vielleicht sagen, ach, das ist doch nicht so wichtig. My może byśmy pomyśleli, ach, przecież to nie jest takie ważne. Da ist die Ordnung und daraus ergibt sich etwas Belehrung über die Haare. Tutaj jest opisany ten porządek w stworzeniu, z którego później wynika też i sprawa noszenia włosów. Dass die Frau langes Haar hat. Mianowicie, że Bóg życzy sobie, aby niewiasta miała długie włosy. Daraus ergibt sich etwas über die Kopfbedeckung beim Gebet. Z tego również i wynika pouczenie dotyczące nakrywania głowy przez niewiast w trakcie modlitwy. Dass die Frau beim hörbaren Gebet ihr Haupt bedeckt. Aby niewiasta w trakcie słyszalnej dla otoczenia modlitwy nakrywała swoją głowę. Und dass der Mann beim hörbaren Gebet sein Haupt nicht bedeckt. A aby mężczyzna również w trakcie słyszalnej dla otoczenia modlitwy nie nakrywał swojej głowy. Vielleicht würden wir sagen, das sind ja Kleinigkeiten. Może my byśmy powiedzieli, to przecież są drobnostki. Aber Gott ist das wichtig. Ale stwierdzamy, że to jest dla Boga rzecz ważna. Das macht uns auch diese Anordnung zwischen 1. Korinther 10 und 11 deutlich. I to właśnie te usytuowanie tych ważnych spraw pomiędzy 10. a 11. rozdziałem pokazuje, jak te sprawy są ważne dla Boga. Wie ist nun diese Schöpfungsordnung Gottes? I jaki jest ten porządek w stworzeniu Bożym? Da ist Gott. Mamy Boga. Dann ist Christus. Chrystusa. Dann der Mann. Następnie mężczyznę. Und dann die Frau. I następnie niewiastę. Wenn wir von Christus lesen, dann ist es Christus, der verherrlichte Mensch.
Gdy czytamy o Chrystusie, to mowa jest o Chrystusie, tym uwielbionym człowieku. Als Mensch hat der Herr Jesus ein Haupt und das ist Gott. Jako człowiek Pan Jezus ma głowę, a tą głową jest Bóg. Er ist der ewige Sohn. On jest tym wiecznym synem. Und in der Gottheit da gibt es keine Unterschiede. I w zakresie bóstwa nie ma jakichkolwiek różnic. Da gibt es keine Ordnung. Tam nie ma jakiegokolwiek porządku czy przyporządkowania. Da ist Gott einer. Tam jest jeden Bóg. Auch wenn er sich offenbart hat als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Nawet jeżeli on samego siebie objawił jako Ojciec, jako Syn i jako Duch Święty. Aber als Mensch hat der Herr Jesus ein Haupt und das ist Gott. I tylko jako człowiek Pan Jezus ma głowę, a tą głową jest Bóg. Des Christus Haupt ist Gott. Chrystusa głową jest Bóg. Und als der Mensch Christus Jesus ist er das Haupt des Mannes. I on jako człowiek Chrystus Jezus jest również głową mężczyzny. Gott hatte den Menschen geschaffen in seinem Bild. Bóg stworzył ludzi na obraz swój. Aber der Mensch ist in Sünde gefallen. Ale człowiek popadł w grzech. Dann kam der Herr Jesus. I wtedy przyszedł Pan Jezus. Wahrer und vollkommener Mensch. Prawdziwy i doskonały człowiek. Und er hat in allem dem entsprochen, was Gott wollte. I on we wszystkim sprostał temu, co Bóg sobie życzył. Er ist der einzige Mensch, der so gelebt hat, wie Gott es sich vorgestellt hat. On jest tym jedynym człowiekiem, który tak żył, jak sobie to wyobrażał Bóg. Und da steht ihm das, dieser Platz zu als Haupt in der Schöpfung. I to właśnie jemu należy się to miejsce głowy w tym stworzeniu. Er ist auch Haupt über alles. On również jest głową nad wszystkim. Über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über alles. Nad wszelkim księstwem, nad wszelkim panowaniem, nad wszystkim. Er ist auch das Haupt seines Leibes, der Versammlung. On również jest głową ciała swego zgromadzenia. Aber er ist auch in der Schöpfungsordnung der Haupt, das Haupt des Mannes. Ale również i w porządku stworzenia Bożego, on również jest głową mężczyzny. Sind wir uns als Männer dessen bewusst, dass Christus unser Haupt ist? Czy my jako mężczyźni jesteśmy tego ciągle świadomi, że naszą głową jest Chrystus? Können wir hier auf dieser Erde machen, was wir wollen? Czy my możemy na tej ziemi robić, co my sobie chcemy czynić? Wir haben ein Haupt. Gdyż my mamy głowę. Und diesem Haupt wollen wir uns unterordnen. I chciejmy się podporządkować pod tą głowę. Und dann ist der Mann das Haupt der Frau. Ale następnie też mężczyzna jest głową niewiasty. Das ist die Rolle, die Gott dem Mann und der Frau gegeben hat. Taka jest rola, jaką Bóg przydzielił mężczyźnie i niewieście. Das bedeutet, dass der Mann die Verantwortung übernimmt. To oznacza, że mężczyzna przejmuje wszelką odpowiedzialność. Dass er bereit ist, Verantwortung zu tragen. I to oznacza, że on musi być gotowy, aby nieść tą odpowiedzialność. Und das bedeutet, dass die Frau ihre Rolle ausfüllt, indem sie sich unterordnet. Ale to również oznacza, że niewiasta musi swoją rolę też i spełnić, mianowicie w tym, żeby się podporządkowała pod głowę. In der Welt, in der wir leben, ist das nicht mehr aktuell. W świecie, w którym my żyjemy, ta sprawa już jest nieaktualna. Aber wisst ihr, wer diese Rollen so verteilt hat? Ale czy wiecie, kto w tym świecie rozdzielił swoje role? Das ist der Schöpfer Gott. To jest właśnie Bóg Stwórca. Das ist der, der den Mann gebildet hat. To jest ten, który ukształtował mężczyznę. Und das ist der, der die Frau gebildet hat. To jest ten, który ukształtował niewiastę. Und er wusste doch, welche Rolle für den Mann passt und welche für die Frau passt. I on wiedział, jaka rola pasuje dla mężczyzny, a jaka rola też i powinna być dla niewiasty. Er hat das doch gut gemacht. On przecież to wszystko dobrze uczynił. Wenn wir uns einmal vorstellen, da ist ein Theaterstück.
Gdybyśmy sobie to tak wyobrazili, że byłaby też przedstawiana sztuka teatralna, da spielen verschiedene Schauspieler ein Stück. Różnorodni aktorzy odgrywaliby swoje role. Und dann ist der Regisseur und er teilt ein die Rollen. I wiemy dobrze o tym, że jest ktoś taki jak reżyser, który przydziela każdemu z aktorów jego własną rolę. Er sucht sich die aus, die passend sind für diese Rollen. On najpierw wyszukuje odpowiednie, pasujące osoby do poszczególnych ról danej sztuki. Und dann sagt er, du spielst diese Rolle, du jene und du die andere. I on decyduje o tym, ty będziesz grał tą rolę, ty tamtą, a ty jeszcze inną. Dann wird geübt. Następnie odbywają się próby. Dann kommt die Aufführung. I później przedstawienia. Und auf einmal spielen alle eine andere Rolle. I okazuje się, że nagle ludzie, aktorzy zaczynają odgrywać całkowicie inne role. Das wäre aber eine komische Vorführung. Byłoby to naprawdę komiczne przedstawienie. Aber wir Menschen machen das schon mal so in Bezug auf die Schöpfungsordnung. Ale my ludzie właśnie coś takiego już zrobiliśmy w stosunku do porządku w stworzeniu. Wir möchten auch Gott darin ehren, dass wir diese Rollen so ausfüllen, wie er sie gegeben hat. Chcemy Boga uczcić w tym, że będziemy role odgrywali w taki sposób, jak on nam je przydzielił. Und er möchte auch, dass wir sie ausfüllen in einer Art und Weise, wie er es uns sagt. I on chciałby, abyśmy również te role odgrywali w taki sposób i w taki rodzaj, jak on sobie tego życzy. Wenn der Mann diese Rolle ausführt, dann ist er bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jeżeli mężczyzna będzie odpowiednio swoją rolę odgrywał, to oznacza również, że on będzie gotowy, aby przejąć odpowiedzialność. Aber dann tut er das, indem er seine Frau liebt. Ale czyni to w tym sposób, że miłuje swoją żonę. Ihr Männer liebt eure Frauen. Gdyż czytamy, a wy mężowie miłujcie żony swoje. Und was ist der Maßstab? A jakim wzorcem dla nas jest? So wie Christus die Versammlung geliebt hat. Czytamy dalej, tak jak Chrystus umiłował zgromadzenie. Und einen ähnlichen Maßstab gibt es für die Frau. Również też i podobny wzorzec jest przedstawiony przez Boga dla niewiast. Wenn die Frau ihre Rolle ausfüllt, dann ordnet sie sich dem Mann unter. Gdy niewiasta we właściwy sposób odgrywa swoją rolę, to ona podporządkowuje się mężczyźnie. Aber sie tut es so, wie die Versammlung sich dem Christus unterordnet. Ale w taki sposób, w jaki też zgromadzenie podporządkowuje się Chrystusowi. Wollen wir auch in dieser Weise diese von Gott gegebenen Rollen in unseren Ehen und Familien ausfüllen, wie Gott es will? Chcemy właśnie te wszystkie przydzielone nam role przez Boga odgrywać w taki sposób, jak Bóg to przewidział dla naszych rodzin. Aber es gibt noch einen Gedanken, den ich gerne dazu sagen möchte. Oprócz tego jest jeszcze jedna pewna myśl, którą chciałbym tą wam przedstawić tak bardzo chętnie. Diese Ordnung in der Schöpfung. Ten porządek panujący w stworzeniu. Die bedeutet nicht, dass es einen unterschiedlichen Wert in Gottes Augen gibt. Porządek, jaki obowiązuje w stworzeniu, nie oznacza, że istnieje różnica wartości w tym stworzeniu. Da gibt es eben keinen Unterschied zwischen dem Mann und der Frau. Bo w tym zakresie wartości nie ma żadnej różnicy pomiędzy mężczyzną a niewiastą. In Christus ist nicht Mann und Frau, nicht Grieche und Jude, alle einer. Czytamy mianowicie, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani niewiasty, nie ma ani Żyda, ani Greka. Wszyscy są jedno. Wir stehen in dem gleichen Wert vor Gott. Gdyż my wszyscy w jednakowej wartości jesteśmy przed Bogiem. So wie nicht jeder die gleiche Aufgabe hat. Tak samo też jak nie takie same zadanie każdy z nas ma do spełnienia. Aber doch jeder gleich wertvoll ist für Gott. Ale jednak każdy jednakowo jest wartościowy dla Boga. So haben auch der Mann und die Frau den gleichen Wert vor Gott. Tak samo też i mężczyzna i niewiasta mają przed Bogiem taką samą wartość. Sie stehen sozusagen auf der gleichen Stufe.
Oni, można tak powiedzieć, na tym samym stopniu stoją przed Bogiem. Sie haben nur eine unterschiedliche Rolle in der Schöpfungsordnung Gottes. Oni muszą tylko spełnić różnorodne role w tym porządku, jaki Bóg przewidział dla swojego stworzenia. Das dürfen wir zeigen, zeigen in unserer Haartracht. My możemy właśnie to pokazać poprzez sposób noszenia naszych włosów. Zeigen, indem wir uns bedecken beim Beten oder nicht. Możemy to pokazać też i w ten sposób, że nakrywamy lub nie nakrywamy naszą głowę w trakcie modlitwy. Und auch zeigen, indem die Frauen schweigen in der Versammlung. Ale również też i w ten sposób, że niewiasty milczą w trakcie zgromadzenia. Hier im Buch Esther, da sehen wir, wie das nicht so ausgelebt wird, wie es eigentlich sein sollte. Tutaj w tej księdze Estery oglądamy, jak właściwie to było tutaj, jak się to odbyło, tak jak Bóg tego by sobie nie życzył. Dann kommen wir noch mal kurz auf diese prophetische Betrachtungsweise zu sprechen. Jeszcze krótko chciałbym wspomnieć ten sposób prorockiego spojrzenia na tą księgę. Wir haben gesagt, dass Vashti ein Bild, ein Hinweis ist auf die bekennende Christenheit. Już o tym wspomnieliśmy, że ta Vashti jest takim wzorcem, taką wskazówką na te otaczające nas chrześcijańskie wyznanie. Sie tragen sozusagen diese beiden Kennzeichen Unabhängigkeit und Ungehorsam. Obydwie te cechy właśnie też spoczywają na tym chrześcijaństwie. Niezależność i nieposłuszeństwo. Und dann hat Gott sich Mühe gegeben und die Sendschreiben geschickt. Ale Bóg bardzo się troszczył o to, aby posłać również i te listy, te poselstwa. Ein Buch mit einer Ansprache an sieben Versammlungen. A jest to właśnie mowa o tej księdze, w której znajduje się przemówienie skierowane do siedmiu zgromadzeń. Ist euch einmal aufgefallen, wie viel Boten der König in Vers 10 zu der Vashti schickte? Czy zauważyliście, ilu posłańców Bóg posłał do tej, przepraszam, król posłał do tej królowej Vashti? Wie viel schickt er? Ilu posłał? Sieben. Siedmiu. Ist das nicht eine schöne Parallele zu diesen sieben Ansprachen an die sieben Versammlungen? Czy to nie jest też i piękna wskazówka na te siedem poselstw, jakie Bóg skierował do siedmiu zgromadzeń w Księdze Objawienia? Trotzdem wurde nicht gehört. A pomimo tego nie posłuchano. Und so muss Gott die bekennende Christenheit beiseite setzen. I dlatego Bóg musiał całe te wyznające, znaczy ludzi wyznających chrześcijaństwo odsunąć na bok. Und jetzt zewnętrzne wyznanie, jacy ludzie noszą w chrześcijaństwie. Und jetzt sucht Gott jemanden, der passender ist für diese Ehre des Königs. I teraz Bóg szuka osobę pasującą dla tego króla. Er sucht jemanden in Kapitel 1, Vers 19 am Ende, die besser ist, die königliche Würde zu bekommen. I poszukiwana jest osoba w tym pierwszym rozdziale, pod koniec 19 wiersza, która by w godniejszy sposób nosiła tą godność królowej. Wenn das christliche Bekenntnis beiseite gesetzt wird, gdy to chrześcijańskie wyznanie będzie przez Boga na bok odsunięte, dann wird Gott doch nicht ohne Zeugnis sein hier auf dieser Erde. To przecież Bóg nie pozostanie bez świadectwa na tej ziemi. Und dieses Zeugnis hier auf dieser Erde wird dann der Überrest aus Israel sein. I tym świadectwem tutaj dla Boga na tej ziemi będzie ta wierząca resztka pochodząca z Izraela. Und jetzt kommen wir zu dieser dritten Betrachtungsweise. Der Anwendung für uns. I teraz możemy przejść do tego trzeciego sposobu rozważania tych ksiąg biblijnych, czyli jak je zastosować dla nas samych. Wenn auch die Christenheit im Allgemeinen versagt hat. Nawet jeżeli chrześcijaństwo ogólne zawiodło. Ihrer Bestimmung ein Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes zu sein nicht nachgekommen ist. I te postanowienie Boże, które Bóg powziął w stosunku do całego chrześcijaństwa, nie zostało przez nie spełnione.
dann sucht Gott solche, die hier auf dieser Erde ein Zeugnis sind für ihn. A jednak Bóg dalej szuka, aby tu na tej ziemi znaleźć takich, którzy będą świadectwem dla Niego. Er sucht solche, die ihm gefallen. On szuka takich, którzy będą się mu podobali. Er sucht solche, die in ihrem persönlichen Leben zu dem König, zu Gott passen. On szuka takich, którzy w swoim osobistym życiu pasują do tego króla, do Boga. Und er sucht auch solche, die im Miteinander so leben, wie es Gott gefällt. I Bóg szuka takich, którzy też i między sobą, tak ze sobą żyją, jak to się Bogu podoba. Die einen gemeinsamen Weg gehen, an dem Gott seine Freude hat. Którzy idą tą społeczną ze sobą drogą i Bóg może się cieszyć, obserwując ich. Und die so persönlich und gemeinsam hier auf dieser Erde ein Zeugnis sind von Gottes Gedanken. I którzy osobiście, jak też i społecznie, mogą być tutaj na tej ziemi świadectwem tych myśli Bożych. So wurde damals im Buch Esther gesucht. Tak też i wtedy, w tej księdze Estery, było rozpoczęte poszukiwanie. Gesucht eine Frau, an der der König gefallen habe. Było poszukiwanie takiej niewiasty, która by się podobała królowi. So sucht Gott auch heute solche, über die er sich freuen kann. Tak też i Bóg po dziś dzień szuka takich, którzy będą się Bogu podobali. Er will, dass die Menschen errettet werden. Przede wszystkim Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni. Gott sieht jetzt hier jeden, der in diesem Raum sitzt. Bóg widzi również i dzisiaj każdą osobę, która w tej chwili siedzi w tym pomieszczeniu. Egal wo du sitzt, Gott sieht dich. Obojętnie gdzie ty siedzisz, to Bóg ciebie widzi. Er hat auch den Jona gesehen, der sich ganz tief unten im Schiff versteckt hatte. On widział nawet Jonasza, który na dnie statku się ukrywał przed Bogiem. Er sucht dich und möchte gerne, dass du ein Kind Gottes bist. Bóg szuka ciebie i on tak bardzo by chciał, abyś ty stał się dzieckiem Bożym. Hast du den Heiland, den Herrn Jesus schon angenommen? Czy już przyjąłeś Zbawiciela, Pana Jezusa? Oder bist du noch auf dem Weg in die Hölle? Albo może jeszcze się znajdujesz na drodze prowadzącej do piekła? Dem Gericht Gottes entgegen. I zdążasz w kierunku tego sądu Bożego? Oder Heiland wirbt noch um dich. A przecież Zbawiciel czeka na ciebie. Komm zu ihm mit deinen Sünden. Przyjdź do niego z twoimi grzechami. Da sprach ich diese Woche mit einem Mann, der schon über 40 Jahre alt ist. W tym tygodniu rozmawiałem z mężczyzną, który ma już ponad 40 lat. Dann sagte er, ich habe jetzt über 40 Jahre versucht, vor Gott wegzulaufen. On wyznał, że ponad 40 lat próbowałem uciekać przed Bogiem. Aber ich habe gemerkt, ich kann ihm nicht weglaufen. I ja zauważyłem, że nie jestem w stanie uciec przed Bogiem. Dann haben wir darüber gesprochen, wie man denn in eine Beziehung kommen kann zu Gott. I wtedy mu wyjaśniałem, jak może człowiek znaleźć się w tym właściwym związku z Bogiem. Dass man dazu einsehen muss, dass man Sünder ist. Że najpierw człowiek musi to uznać, że jest grzesznikiem przed Bogiem. Und dass man das Werk des Herrn Jesus am Kreuz für sich persönlich annehmen muss. I że to dzieło dokonane na krzyżu przez Pana Jezusa, każdy musi z niego skorzystać osobiście. Da sagt dieser Mann, das habe ich noch nie gehört. Wtedy ten mężczyzna mi powiedział, coś takiego to jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem. Das so ist so in Deutschland. Tak sytuacja wygląda w Niemczech. Ich weiß nicht, wie das hier in Polen ist. Nie wiem, jak to wygląda u was w Polsce. Aber da leben in unserer Umgebung Menschen, die haben noch nie gehört, wie man in eine Beziehung kommen kann zu Gott. Ale może żyją właśnie w waszym otoczeniu ludzie tacy, którzy nigdy nie słyszeli o tym, jak można znaleźć się w tym właściwym związku z Bogiem. Da möchte Gott uns auch gebrauchen, ein Zeugnis zu sein für ihn. I dlatego Bóg chce również nas używać, abyśmy byli świadectwem dla Niego. Aber Gott schaut auch jetzt hier auf jeden in diesem Raum. Ale Bóg również spogląda na każdego, który dzisiaj jest w tej sali. Und er möchte gerne, dass du jemand bist, an dem er Freude hat. Ale on tak bardzo by chciał, abyś ty się stał tym, w którym Bóg znalazłby swoje upodobanie i radość. Gott sieht dich überall. Bóg widzi ciebie wszędzie. Auch wenn du in deinem Zimmer bist und die Tür ist zu.
Nawet jeżeli będziesz w twoim pokoju i zamkniesz za sobą drzwi. Auch wenn du alleine zu Hause bist und keiner sonst ist da. I nawet gdy będziesz samotnie w swoim mieszkaniu i nie ma nikogo więcej. Auch wenn du vor deinem Computer sitzt. Nawet wtedy, gdy ty siedzisz przed twoim komputerem. Und dann sieht er, ob du ihm Freude machst oder nicht. I również wtedy widzi, czy ty sprawiasz mu radość, czy nie. Wir haben das eben gesungen und wir möchten diese Bitte wirklich haben. My właśnie to przed chwilą śpiewaliśmy i rzeczywiście chcielibyśmy mieć takie pragnienie, taką prośbę w naszym sercu. Hilf mir zu allen Stunden. Pomóż mi w wszystkich godzinach mojego życia. Hilf mir an jedem Ort. Pomóż mi na każdym miejscu. Dass ich jemand bin, der dir Freude macht. Abym był kimś takim, który tobie sprawia radość. Wir finden jetzt in diesen Versen, die wir gelesen haben, 7 Kennzeichen von denen, an denen Gott gefallen hat. I teraz, wracając do wierszy, które przeczytaliśmy, w nich znajdujemy 7 cech, z których Bóg może się ucieszyć i znajduje swoje upodobanie w nich. Es sollen solche sein, die würdig sind, königliche Ehre zu tragen. Miały być znalezione panny, które godne są tego, aby nosić tą godność królowej. Und was sagt Gott uns in seinem Wort? A co Bóg mówi do nas w swoim słowie? In 1. Thessalonicher 2. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, dass wir würdig des Gottes wandeln, der uns zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 12 wiersz, druga połowa. Abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Das erste Kennzeichen steht in Kapitel 2, Vers 2. Pierwsza cecha jest tutaj wymieniona w tej księdze Estery, w drugim rozdziale, w drugim wierszu. Man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen sind. Trzeba poszukać dla króla panien, które by były dziewicami. Das ist eine Frau, die sich aufbewahrt hat für einen Mann. A jest to niewiasta, która siebie samą zachowała czystą dla jednego mężczyzny. Die warten konnte. A jest to niewiasta, która potrafiła czekać. In den Schulen sehen unsere Kinder etwas anderes. W szkołach nasze dzieci oglądają całkowicie coś innego. Man kann nicht mehr warten bis zur Ehe. Nie potrafi młodzież w tym świecie czekać aż do małżeństwa. Aber Gott sieht das immer noch so. Ale Bóg dalej to w ten sposób właśnie widzi. Für die körperliche Verbindung von Mann und Frau gibt es nur einen Platz und das ist die Ehe. Dla tego połączenia pomiędzy mężczyzną i niewiastą w sposób cielesny jest tylko jedno miejsce przeznaczone przez Boga, a mianowicie małżeństwo. Es geht also hier um eine Frau, die sich für den einen Mann reserviert hält. A więc chodzi tutaj o tą jedną niewiastę, która siebie zarezerwowała dla jednego mężczyzny. Die geistliche Bedeutung davon finden wir in 2. Korinther 11. Duchowe znaczenie tego znajdujemy zapisane w drugim liście do Koryntian w 11. rozdziale. Vers 2. W drugim wierszu. Drugi list do Koryntian, 11. rozdział, 2. wiersz. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Wir dürfen wie eine keusche Jungfrau sein, die nur für den Herrn Jesus ist. My możemy właśnie być taką czystą dziewicą, która jest przeznaczona tylko dla Pana Jezusa. So dürfen wir für ihn leben. I tak my możemy na tej ziemi tylko dla Niego żyć. Nicht halb für Gott und halb für die Welt. Nie połowicznie dla Boga i w drugiej połowie dla świata, sondern ganz für ihn. Ale całkowicie dla Niego. Das zweite Kennzeichen finden wir auch in Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, schön von Aussehen. Również drugą cechę tutaj mamy zapisaną w tej księdze Estery, w drugim rozdziale, w drugim wierszu. Urodziwa niewiasta. Das ist eine
wunderschöne Tatsache. Jest to cudowna rzeczywistość. Du und ich. Ty i ja. Die wir an den Herrn Jesus glauben. My wszyscy, którzy wierzymy w Pana Jezusa. Wir sind schön für Gott. My jesteśmy pięknymi dla Boga. Wenn Gott dich sieht, gdy Bóg ciebie widzi, dann bist du schön für ihn. To wiedz, że jesteś pięknym dla Niego, piękną dla Niego. Warum? Dlaczego? Weil er in dir den Herrn Jesus sieht. Dlatego, że On właśnie w tobie widzi Pana Jezusa. Wenn er dich sieht, dann sieht er seinen Sohn, der ist für dich gestorben. Gdy On ciebie widzi, to On widzi swojego Syna, który dla ciebie zmarł. Und so bist du schön für Gott. I tak jesteś właśnie piękną, pięknym dla Boga. Ihr Lieben, wenn wir in den Spiegel schauen, dann denken wir manchmal, ich möchte gern aussehen wie der. O umiłowani, jakże często spoglądając w lusterko, myślimy sobie, jak bardzo bym chciał, czy chciała wyglądać jak ta lub ten. Ich möchte gern so hübsch sein wie jener. Chciałbym być tak pięknym jak ktoś drugi. Aber weißt du was? Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Ale wiesz co? Bóg ciebie właśnie uczynił takim właśnie, jakim jesteś. Und du bist schön für ihn. I ty jesteś pięknym dla Niego. Das ist unsere Stellung, die wir in dem Herrn Jesus haben. Takie jest właśnie nasze stanowisko, które mamy w Panu Jezusie. Aber dann ist die Frage, wie ist das in unserer Praxis? Ale teraz samych siebie zapytajmy, jak sprawa wygląda w praktyce. Sind wir da auch schön für Gott? Czy i w tym zakresie jesteśmy pięknymi dla Boga? Wie können wir schön sein für Gott? Jak możemy być pięknymi dla Boga? Indem wir in unserem Leben Eigenschaften des Herrn Jesus zeigen. Przez to, że w naszym życiu będziemy objawiali cechy Pana Jezusa. Er war sanftmütig. On był łagodny. Wenn wir sanftmütig sind, zeigen wir eine Herrlichkeit des Herrn Jesus. Gdy będziemy łagodnymi, to objawimy właśnie wspaniałość osoby Pana Jezusa. Er war von Herzen demütig. On był z całego serca pokornym. Er wurde ausgeschimpft, aber er hat nicht zurückgeschimpft. Skarżono, złorzeczono mu, ale on nie odzłorzeczył. Er hat gelitten, aber er hat nicht gedroht. On cierpiał, ale nigdy nikomu nie groził. Und wenn wir in unserem Leben so sind, jeżeli my w naszym życiu takimi będziemy, dann sind wir praktisch schön für Gott. Wtedy my również i w praktyce będziemy pięknymi dla Boga. Dann gibt es ein drittes Kennzeichen in Esther 2, Vers 3. Następna, trzecia cecha zapisana jest w Ester, księdze Estery, drugi rozdział, trzeci wiersz. Diese Frauen, die werden unter die Aufsicht von dem königlichen Hofbeamten gestellt. Wszystkie te niewiasty zostały oddane pod nadzór tego królewskiego urzędnika, który sprawował opiekę nad całym domem. Was könnte das bedeuten? Co to może oznaczać dla nas? Als der Herr Jesus die Jünger zurückließ auf dieser Erde und in den Himmel ging, gdy Pan Jezus zostawił swoich uczniów na tej ziemi i wrócił z powrotem do nieba, da hat er gesagt, ich lasse euch nicht allein zurück. To wtedy powiedział do nich, nie zostawiam was samotnymi na tej ziemi. Ich schicke euch einen anderen Sachwalter. Ja poślę do was innego orędownika. Dass er bei euch sei in Ewigkeit. Aby był z wami na wieki. Der wird euch leiten in die ganze Wahrheit. On was również wprowadzi w całą prawdę. Das ist Gott, der Heilige Geist. A mowa jest tutaj o Bogu, Duchu Świętym. Er wohnt in jedem Glaubenden. On mieszka w każdym wierzącym. Er möchte die Aufsicht in unserem Leben haben. On chciałby również i panować nad naszym życiem, mieć wgląd w to życie. Er möchte uns führen und uns leiten. On chce również nami kierować i nas prowadzić. Da schreibt der Apostel Paulus, den Geist löscht nicht aus. I apostoł Paweł pisze w swoich listach, a ducha nie zagaszajcie. Der Heilige Geist, der wird nie wieder von uns gehen. Der Heilige Geist wird nie wieder weggehen. Duch Święty nigdy z nas nie wyjdzie. Wer versiegelt ist mit diesem Geist, der hat ihn in Ewigkeit. Kto jest zapieczętowany Duchem Świętym, ten posiada go na wieczność. Aber wir können ihn in seinen Wirkungen auslöschen. Ale my w zakresie działania Ducha Świętego możemy go zagaszać. Wenn der Heilige Geist uns hierhin führen möchte und wir gehen dorthin,
dann löschen wir ihn aus in seinen Wirkungen. Jeżeli Duch Święty chciałby nas prowadzić w lewo, a my pójdziemy w prawo, to oznacza, że zagaszamy go w jego działaniu w nas. Es gibt ein ganz schönes Bild im Alten Testament davon. Jest bardzo piękny obraz w Starym Testamencie właśnie na to. Das haben wir in 1. Mose 24. A czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej 24. rozdział. Da hat Abraham diesen Knecht ausgeschickt, um eine Braut für seinen Sohn, für den Isaak zu holen. Czytamy tam o tym, że Abraham wysłał swojego sługę, aby on przyprowadził żonę dla jego syna Izaaka. Und dieser Knecht ist auch ein Bild von dem Heiligen Geist. I ten sługa jest również też obrazem na Ducha Świętego. Er möchte Rebekka zu Isaak bringen. On właśnie chciał Rebekę przyprowadzić do Izaaka. Er möchte uns zu dem Herrn Jesus führen. On chciałby nas przyprowadzić do Pana Jezusa. Und dann kommt diese Frage an Rebekka: Willst du mit diesem Mann gehen? I również Rebece postawiono to pytanie: czy ty chcesz pójść z tym mężem? Die Verwandten hatten gesagt: Lass sie noch ein paar Tage, vielleicht 10 Tage hier bleiben. Cała rodzina powiedziała: zostaw jeszcze tą Rebekę u nas parę dni, może nawet i 10 dni. Dann wird die Rebekka gefragt, und was ist ihre Antwort? Ale zapytano również i Rebekę o to zdanie i jaka była jej odpowiedź? Ich will gehen. Ja chcę pójść. Ich will mich dieser Führung dieses Mannes anvertrauen. Er wird mich zu Isaak führen. Ja chcę samą siebie powierzyć pod kierownictwo tego męża. On z pewnością mnie zaprowadzi do Izaaka. Und so wollen wir uns der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes überlassen auf dem Weg zu dem Herrn Jesus. I tak i my pozostawmy samych siebie pod kierownictwem Ducha Świętego, który nas zaprowadzi do Pana Jezusa. Dann finden wir einen vierten Punkt am Ende von Vers 3. I czwarty punkt tej piękności oglądamy pod koniec tego trzeciego wiersza. Das sind die Reinigungssalben. Tutaj oglądamy te wszystkie olejki oczyszczające. Das wird noch näher erklärt am Ende von Vers 12. Troszkę bliżej jest to jeszcze wyjaśnione pod koniec 12 wiersza. Da werden nämlich zwei Arten dieser Reinigungssalben erklärt. Mianowicie tutaj wspomniane są dwa rodzaje tych olejków oczyszczających. Einmal Myrrenöl. Po pierwsze olejek mirrowy. Und dann zweitens Reinigungssalben mit Gewürzen. A następnie maści oczyszczające razem z korzeniami. Diese Salben sollten dazu dienen, dass an der Haut all das entfernt wird, was da nicht schön ist. Wszystkie te olejki i maście były używane po to, aby usunąć z ciała wszystko to, co może nie było piękne. So möchte Gott auch, dass in unserem Leben all das entfernt wird, was ihm nicht gefällt. Tak też i Bóg chciałby, aby z naszego życia było wszystko usunięte, co jemu się nie podoba. Wie kann das gehen? Jak to może się odbyć? Indem wir uns ganz besonders anstrengen. Przez to, że my w szczególny sposób się będziemy wysilać i starać. Indem wir uns ganz große Mühe geben, nichts mehr zu tun, was Gott nicht gefällt. Gdy będziemy się bardzo wysilać, aby nie czynić czegoś, co nie podoba się Bogu. Gott möchte auch Energie und Eifer dabei. Tak, Bóg również chciałby, aby z naszej strony była okazana energia i pilność w tym zakresie. Aber das, was uns helfen kann, sind diese Reinigungssalben. Ale to, co może nam rzeczywiście pomóc, to właśnie te wszystkie maści oczyszczające. Die Myrrhe ist ein Bild von den Leiden des Herrn Jesus. Myrra jest właśnie obrazem na cierpienia Pana Jezusa. Wenn man einen solchen Myrrenbaum sieht, gdy spojrzy się na takie drzewko myrry, und dann mit einem Messer die Rinde verletzt, i gdy jakim nożem dokona się skaleczenia jego kory, dann tritt da dieses Harz aus. Wtedy ta żywica wypływa z tego drzewka. Diese Myrrhe. To jest właśnie myrra. So ist die Myrrhe ein Bild davon, wie der Herr Jesus in seinen Leiden Herrlichkeiten offenbart hat. Ta myrra jest właśnie obrazem tego, jak Pan Jezus w swoich cierpieniach wszystkie swoje
całą swoją chwałę objawił. Wie seine Leiden, wie er in seinen Leiden zum Wohlgefallen Gottes war. Jak on we wszystkich swoich cierpieniach był całkowicie tą wonią przyjemną dla Boga. Und wenn wir uns mit den Leiden des Herrn Jesus beschäftigen, również i my, gdy będziemy się zajmowali cierpieniami Pana Jezusa, dann werden unsere Herzen warm. Wtedy nasze serca się rozgrzeją do gorąca. Und dann wird es uns leichter, das loszulassen, was Gott in unserem Leben nicht gefällt. I wtedy nam łatwiej będzie wszystko zostawić z boku to, co nie podoba się Bogu. Wenn ein Kind, ein kleines Kind, ein Messer in der Hand hält. Jeżeli małe dziecko trzyma nóż w ręce, dann wissen die Eltern, das ist gefährlich. To rodzice wiedzą z pewnością, że jest to sytuacja niebezpieczna. Aber dann wird die Mutter das nicht einfach wegziehen. To matka z całą pewnością nie będzie wyrywała tego noża z rączki dziecka. Denn dann würde das Kind sich ja verletzen. Bo z pewnością dziecko by się zraniło. Was tut die Mutter dann? Wtedy co matka czyni? Sie zeigt dem Kind etwas Schöneres. Wtedy matka pokazuje dziecku coś o wiele piękniejszego. Sie gibt ihm etwas, was das Kind gerne haben möchte. Daje na przykład dziecku to, co dziecko by tak chętnie chciało posiadać. Und dann lässt das Kind das Messer fallen und greift zu dem anderen. I wtedy dziecko chętnie wypuszcza z rączki ten nóż i chwyta to, co jest lepsze. So möchte Gott das auch bei uns machen. Tak też Bóg chciałby uczynić w naszym przypadku. Er zeigt uns etwas Schöneres. On pokazuje nam coś piękniejszego. In Hebräer 12 werden wir aufgefordert, die leicht umstrickende Sünde abzulegen. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale jesteśmy wzywani do tego, abyśmy odrzucili ten łatwo omamiający, obstępujący nas grzech. Und wie kann das gehen? I jak może się to odbyć? Hinschauend auf Jesus. W tym samym wierszu jest odpowiedź, spoglądając na Jezusa. Wisst ihr, Gott nimmt uns nie etwas weg, ohne uns nicht etwas Besseres zu geben. Wiedzcie dobrze o tym, Bóg nigdy nam niczego nie zabiera, nie dając nam jednocześnie coś lepszego. Er hat uns den Herrn Jesus. Wir wollen in unserer Betrachtung des Buches Esther fortfahren und lesen einige Abschnitte aus diesem Buch. Zuerst aus Kapitel 2, Vers 15 bis 18. Chcielibyśmy kontynuować rozważanie Księgi Estery i zaczniemy teraz czytać w drugim rozdziale od 15 wiersza, od 15 do 18 wiersza. Księga Estery, drugi rozdział od 15 do 18 wiersza. Gdy więc na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Estera zaś została zabrana do króla Achaszwerosza, do pałacu królewskiego, w 10 miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7 roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Ucztę Estery, prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. Dann aus Kapitel 4 ab Vers 7. Następnie z 4 rozdziału od 7 wiersza do końca tego rozdziału. 4 rozdział od 7 wiersza. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów.
Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami: wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo, mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty, jedna spośród wszystkich Żydów, ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie, również i ja moje służebnice, tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Dann noch aus Kapitel 8. Następnie z 8 rozdziału. Vers 1. Od 1 wiersza. Pierwszy wiersz. Tego dnia podarował król Achaszwerosz królowej Esterze dom Hamana, gnębiciela Żydów. Mordochaj zaś uzyskał dostęp przed oblicze króla, gdyż Estera oznajmiła mu, kim on jest dla niej. Und Vers 3. Trzeci wiersz. A Estera ponownie odezwała się do króla, upadłszy mu do nóg, płakała i błagała go o łaskę, aby nie dopuścił do nieszczęsnego zamachu, jaki Haman, potomek Agaga, planował na Żydów. Und Vers 6. I szósty wiersz. Bo jakże mogłabym patrzeć na nieszczęście, jakie ma spotkać mój lud, i jakże mogłabym patrzeć na zgubę mojego rodu. Wir haben gestern Abend gesehen, wie Esther zubereitet wurde, damit der König an ihr gefallen haben kann. Wczoraj wieczorem mogliśmy rozważać, w jaki sposób Estera była do tego przygotowywana, aby znalazła łaskę u króla. Wir wollen uns jetzt die Ergebnisse dieser Zubereitung anschauen. I teraz chcielibyśmy przyjrzeć się tym wynikom tego przygotowywania. Aber vorher möchte ich noch einen Gedanken einfügen. Ale wcześniej jeszcze jedną myśl chciałbym włączyć. Wir haben in Vers 15 noch einmal gelesen, dass Mordochaj Esther als seine Tochter angenommen hat. W wierszu 15 tego drugiego rozdziału jeszcze raz przeczytaliśmy o tym, że Mordochaj przyjął Esterę za swoją córkę. Wir haben gestern kurz daran gedacht, dass er sie erzogen hat. Wczoraj krótko o tym wspominaliśmy, że on wychowywał ją. Und ich möchte kurz etwas sagen zur Erziehung von Kindern. I krótko chciałbym powiedzieć na temat wychowywania dzieci. Wir haben hier 3 Merkmale der Erziehung. Tutaj oglądamy 3 cechy charakterystyczne wychowywania. Zuerst sehen wir, dass Mordochaj die Esther als seine Tochter angenommen hat. Najpierw widzimy, że Mordochaj przyjął Esterę jako swoją własną córkę. Und das zeigt, dass er sie lieb hatte. A to pokazuje, że ją pokochał. Das ist das eine Merkmal in der Erziehung,
die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. To jest pierwsza cecha ważna w wychowywaniu dzieci, mianowicie istnienie miłości do dzieci. Dann sehen wir in Vers 10 von Kapitel 2 ein zweites Merkmal. Następnie w 10. wierszu tego drugiego rozdziału możemy zobaczyć drugą cechę. Und das ist, dass die Eltern Autorität haben. A to oznacza, że rodzice muszą posiadać autorytet w oczach dzieci. Mordechai hat Esther geboten. Mordechai zakazał tutaj Esterze. Das war Autorität. To było objaw jego autorytetu. Und Esther war gehorsam. I Estera była temu posłuszna. Dann finden wir in Vers 11 ein drittes Merkmal. I w 11. wierszu oglądamy trzecią cechę. Und das ist die Sorgfalt. A to mianowicie jego troskliwość. Mordechai ging Tag für Tag, um nach dem Wohlergehen Esters zu sehen. Czytamy w tym wierszu, że Mordechai dzień w dzień przechadzał się tym dziedzińcem, aby dowiadywać się o zdrowie Estery. Er hat nicht gesagt, einmal in der Woche ist genug. On nie powiedział, że wystarczyłoby raz w tygodniu. Jeden Tag hat er geschaut, wie es Esther geht. On każdego dnia przyglądał się, jak się Esterze powodzi. Möchte gerne an einer Stelle aus dem Neuen Testament die gleichen drei Merkmale zeigen. Chciałbym przeczytać miejsce z Nowego Testamentu, które też pokazuje te trzy cechy charakterystyczne wychowania. Im ersten Thessalonicher Brief. W pierwszym liście do Tesaloniczan. Da schreibt Paulus, dass er sich um die Thessalonicher gekümmert hat wie ein Vater. Tutaj Paweł pisze o tym, że on troszczył się o Tesaloniczan jak ich własny ojciec. Dann lesen wir aus Kapitel 2, Vers 11 und 12. Przeczytajmy z pierwszego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział, 11 i 12 wiersz. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Der Vater tut hier drei Dinge. Ojciec tutaj czyni trzy rzeczy. Erstens er ermahnt. Po pierwsze, on napomina. Das heißt, er hat Autorität. To oznacza, że on posiada autorytet. Zweitens er tröstet. Po drugie, on pociesza. Das zeugt von seiner Liebe zu dem Kind. To oznacza, że on posiada miłość do swojego dziecka. Und drittens er bezeugt. A po trzecie, on poświadcza. Bezeugen ist mehr als einmal etwas sagen. Poświadczyć coś to jest coś więcej niż tylko raz powiedzieć. Bezeugen braucht Energie, um jemanden wirklich von einer Sache völlig sicher zu machen. Poświadczyć, czy tu jest u nas napisane zaklinać kogoś, to jest po prostu objaw energii, aby rzeczywiście przekonać się, że ten ktoś zrozumiał to, co mu przekazaliśmy. Dazu braucht es die gleiche Sorgfalt, die auch Mordechai bewiesen hat. Do tego potrzebna jest właśnie ta sama troskliwość, którą pokazał również i Mordechai. Dann möchte ich noch an einen Vers erinnern aus dem ersten Petrusbrief. Jeszcze chciałbym jeden wiersz wspomnieć z pierwszego listu Piotra. Da wird unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater gezeigt. W którym pokazany jest nasz stosunek do naszego niebiańskiego Ojca. Da lesen wir in Kapitel 1, Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 17 wiersz. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi. Wir rufen unseren Gott als Vater an. My wzywamy naszego Boga jako Ojca. Wir kennen ihn als den, der uns liebt. My go znamy jako tego, który nas miłuje. Und deshalb haben wir auch Vertrauen zu ihm. I to też dlatego mamy zaufanie do niego. Aber wir wissen auch, dass er derjenige ist, der ohne Ansehen der Person richtet.
Ale my również też wiemy o tym, że on jest tym, który bez względu na osobę sądzi. Er hat Autorität. On posiada autorytet. Und deshalb leben wir unser Leben in Gottesfurcht. Dlatego też i my żyjemy w naszym życiu w bojaźni Bożej. So sehen wir diese drei Merkmale in der Erziehung. I tak oglądamy te trzy cechy, jakie są ważne w wychowywaniu. Die Liebe, miłość, die Autorität, autorytet und die Sorgfalt, der Eifer. I troskliwość. Und es ist unser Gebet zu Gott, dass diese Merkmale in unseren Häusern zwischen den Eltern und den Kindern gefunden werden. I módlmy się do Pana o to, aby te trzy cechy były również znalezione w naszych domach, w tych stosunkach pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jetzt wollen wir anschauen, wie die Zubereitung Esthers Ergebnisse gezeigt hat. I teraz zwróćmy uwagę na to, jakie skutki miało to przygotowywanie Estery. Die Vorbereitungszeit ist vorüber und Esther soll zu dem König kommen. Ten czas przygotowania dla Estery przeminął i ona miała teraz stanąć przed obliczem króla. Und dann haben wir in Vers 15 gelesen, dass sie nichts verlangte außer dem, was Hegai, der königliche Hofbeamte, sagte. I w tym drugim rozdziale Księgi Estery w 15 wierszu czytaliśmy o tym, że ona niczego innego nie zażądała oprócz tego, co jej doradził Hegai. Esther sagt sozusagen, das was der Hegai für gut hält, das reicht mir. Czyli Ester poświadczyła, że to, co Hegai będzie uważał za stosowne, to mnie to wystarczy. Ich brauche nichts anderes. Nie potrzebuję niczego innego. Um dem König zu gefallen, da muss ich mir nicht selber Gedanken machen. Aby podobać się królowi, to nie muszę ja sama się o to martwić. Da muss ich nicht meine eigenen Ideen einbringen. Ja nie muszę tutaj w to włączać swoich własnych pomysłów. Sondern das, was der Hegai mir gibt, das genügt. Ale wszystko to, co Hegai mi da, to mi wystarczy. Wir wollen doch auch solche sein, an die unser Gott gefallen hat. I chciejmy i my być też i takimi, w których nasz Bóg ma swoje upodobanie. Dann brauchen wir auch nicht unsere eigenen Ideen haben. Wtedy też i my nie musimy posiadać swoich własnych idei. Sondern dann tun wir einfach das, was Gott uns in seinem Wort aufgeschrieben hat. Nie, my po prostu czynimy wtedy to, co nasz Bóg nam w swoim słowie zapisał. Dann tun wir das, was der Heilige Geist uns zeigt. Wtedy my czynimy to, co Duch Święty nam pokazuje. Dann tun wir unsere eigenen Gedanken zurück. Wtedy my odkładamy na bok nasze własne myśli. Das hat Esther gelernt. To właśnie się nauczyła Estera. Und wir wollen das auch in unserem Leben lernen. I chciejmy się również tego nauczyć w naszym życiu. Dann erfährt Esther die ganze Gnade und die Liebe des Königs. I wtedy Estera mogła doświadczyć całego wymiaru łaski i miłości tego króla. Am Ende von Vers 15 erlangt sie Gnade und am Anfang von Vers 17 steht, der König gewann Esther lieb. I na koniec 15 wiersza mogliśmy o tym przeczytać, że ona znalazła łaskę u wszystkich ludzi, a w wierszu 17 na początku możemy przeczytać, że król pochował Esterę. Esther konnte das erleben, dass der König sie lieb gewann. Estera mogła to przeżyć, że ona doświadczyła tej miłości króla. Und wir können es erleben, dass wir glücklich sind in der Gnade und in der Liebe unseres Gottes. My możemy też i to przeżyć, że znajdziemy łaskę i miłość ze strony naszego Boga. Es ist das Schönste in unserem Leben hier auf dieser Erde, im Bewusstsein der Liebe unseres Gottes zu leben. Jest to najpiękniejszą rzeczą na tym świecie, że możemy żyć w tej świadomości największej miłości naszego Boga. Was glaubst du, was das glücklichste und schönste hier auf dieser Erde ist? Jak myślisz, co jest rzeczą najszczęśliwszą i najpiękniejszą na tej ziemi? Manche Menschen wünschen sich einmal nach Amerika zu reisen.
Niektórzy ludzie na przykład chcieliby tak bardzo raz w życiu pojechać do Ameryki. Manche Menschen wünschen sich einmal ein schnelles Auto zu fahren. Niektórzy ludzie życzą sobie, żeby chociaż raz w życiu przejechać się szybkim samochodem. Ich weiß nicht, was man sich noch wünschen kann hier auf dieser Erde. Nie wiem, jakie jeszcze mogą być życzenia na tej ziemi. Aber weißt du, was das schönste ist hier auf dieser Erde schon? Ale czy wiesz, co tutaj na tej ziemi może być rzeczą najpiękniejszą? Im Bewusstsein der Liebe unseres himmlischen Vaters zu leben. To jest właśnie żyć w świadomości miłości naszego Ojca Niebiańskiego. Da kann es sein, dass du krank bist und im Bett liegst. Bo może się tak zdarzyć, że będziesz chory i będziesz leżał w łóżku. Und dass du gerade dann einen der glücklichsten Momente in deinem Leben hast. Ale właśnie akurat wtedy będziesz mógł przeżywać najszczęśliwsze chwile twojego życia. Wenn du es erlebst, dass dein himmlischer Vater da ist. Gdy będziesz mógł tego doświadczać i przeżywać, że ten twój niebiański Ojciec jest przy tobie. Dass du seine Liebe spürst. Że ty czujesz jego miłość. Dass er zu dir sagt, du weißt nicht, wie es weitergeht, aber ich bin da. Że ty będziesz może myślał, nie wiem, jak dalej moja sprawa się potoczy, ale wiem, że ty jesteś przy mnie. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles in der Hand. I Bóg mówi do ciebie, nie martw się o twoją przyszłość, ja jestem przy tobie. Wollen wir mehr in diesem Bewusstsein der Liebe unseres himmlischen Vaters leben. Obyśmy więcej jeszcze żyli w tej świadomości naszego niebiańskiego Ojca. Wenn Sünde in unserem Leben ist, können wir die Liebe Gottes nicht genießen. Jeżeli grzech będzie w naszym życiu, to nie będziemy w stanie korzystać z tej miłości naszego Ojca Niebiańskiego. Er liebt uns immer noch gleich, aber wir spüren es nicht. On wprawdzie będzie nas jednakowo dalej miłował jak poprzednio, ale my nie będziemy tego odczuwali. Dann müssen wir unsere Sünde bekennen, damit wir seine Liebe wieder genießen können. Wtedy my musimy nasze grzechy wyznać, abyśmy znowu mogli korzystać i cieszyć się miłością naszego Ojca. Aber es kann auch sein, dass wir unser ganzes Interesse auf andere Dinge richten. Ale może się tak zdarzyć, że nasze całe zainteresowanie w życiu będzie skierowane na inne rzeczy. Dass wir den ganzen Tag nur noch an die Dinge dieser Erde denken. Że cały dzień będziemy tylko pogrążeni w myślach dotyczących rzeczy związanych z tą ziemią. Dass wir abends viel zu müde sind und kaum noch beten können. Tak, że wieczorem będziemy zbyt zmęczeni, abyśmy potrafili jeszcze pomyśleć o modlitwie. Dann können wir auch nicht die Liebe unseres himmlischen Vaters genießen. Wtedy też nie będziemy w stanie korzystać z tej miłości naszego niebiańskiego Ojca. Aber er zieht uns mit Seilen der Liebe. Ale On ciągnie nas tymi powrozami miłości. Er zieht uns, damit wir nahe bei ihm sind. A On pociąga nas po to, abyśmy byli blisko Niego. Und wir wollen uns ziehen lassen, damit wir seine Liebe genießen können. I dlatego pozwólmy się pociągnąć po to, abyśmy mogli korzystać z Jego miłości. Dann sehen wir in Vers 17 am Ende eine dritte Sache. I pod koniec 17 wiersza jeszcze trzecią rzecz możemy oglądać. Der König setzt Esther die königliche Krone auf ihr Haupt. Widzimy, że król wkłada na głowę Estery koronę królewską. Das war sozusagen die Belohnung für ein Jahr Vorbereitungszeit. To można powiedzieć było wynagrodzenie za jeden rok przygotowywania się. Gestern haben hier in Polen die Kinder ihre Zeugnisse bekommen. Wczoraj w Polsce wszystkie dzieci otrzymały świadectwa szkolne. Das war sozusagen die Belohnung für ein Jahr Lernen. To można powiedzieć było wynagrodzenie za jeden rok nauki. Wie werden sie sich gefreut haben, wenn da eine gute Zensur stand? Jakże na pewno się cieszyły, gdy ich świadectwa były dobre. Esther bekam hier eine Krone. Estera otrzymuje koronę. Und weißt du, am Ende unseres Lebens
hat Gott auch eine Belohnung für uns. Ale wiesz też może o tym, że na koniec naszego życia Bóg przewidział dla nas wynagrodzenie. Wenn wir hier auf dieser Erde ein wenig für ihn leben konnten, jeżeli tu na tej ziemi mogliśmy chociaż trochę żyć dla Niego, dann wird er uns dafür eine Belohnung geben. To On za to nam daruje wynagrodzenie. Können wir das begreifen? Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Nein. Wir waren verlorene Sünder. My byliśmy zgubionymi grzesznikami. Und es ist nur Gottes Gnade, dass er uns errettet hat. I to tylko jest Boża łaska, że On nas uratował. Wir konnten auch nichts für Gott tun. My nie mogliśmy też i niczego uczynić dla Boga. Jedes gute Werk, das hat er zuvorbereitet. Gdyż każdy dobry uczynek to już On przygotował dla nas. Wenn wir etwas für ihn tun können, dann ist es in seiner Kraft. Jeżeli mogliśmy w ogóle coś dla Niego uczynić, to i tak to zrobiliśmy w tej mocy Jego. Und dann stehen wir einmal vor ihm. I wtedy, gdy staniemy kiedyś przed Nim, und dann sagt er uns, das was du für mich getan hast, dafür gebe ich dir noch eine Belohnung. I On powie do nas, za to wszystko, co ty dla mnie uczyniłeś, daję tobie wynagrodzenie. Wer an den Herrn Jesus glaubt, kto wierzy w Pana Jezusa, der wird das Ziel erreichen. Ten z pewnością osiągnie ten cel. Er wird gerettet werden. On będzie wtedy uratowany, zbawiony. Und wer das ganze Leben nur für sich selbst gelebt hat, der wird doch gerettet, aber so wie durchs Feuer. Ale kto całe swoje życie tylko dla siebie samego żył, ten wprawdzie będzie zbawiony, ale tak jakoby przez ogień. Er wird Schaden leiden, aber das bedeutet, er wird Lohn verlieren. On poniesie szkodę, a to wyrażenie oznacza, że on po prostu straci to wynagrodzenie. In Offenbarung 4 da lesen wir, dass die 24 Ältesten ihre Kronen niederwerfen vor dem, der auf dem Thron sitzt. W Księdze Objawienia w 4 rozdziale czytamy o tym, że 24 starców swoje korony rzuca przed stopy tego, który siedzi na tronie. Da merken wir, da lernen wir, dass dieser Lohn, den Gott gibt, dass er zu seiner eigenen Verherrlichung ist. I po tym możemy zauważyć, że ta nagroda, którą On im udzielił, posłużyła, aby Jemu samemu była oddana chwała. Willst du auch einmal eine Krone haben, die du deinem Gott zu Füßen legen kannst? Czy i ty chcesz posiadać taką koronę, którą twojemu Bogu będziesz mógł złożyć u Jego stóp? Dann müssen wir hier auf dieser Erde für ihn leben. Aby tak się stało, to musimy tutaj, na tej ziemi, dla Niego żyć. Was wäre das schön, das hören zu dürfen, aus dem Mund des Herrn Jesus. Jakie byłoby to piękne, abyśmy wtedy mogli usłyszeć z ust Pana Jezusa. Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad małą rzeczą byłeś wierny, nad wieloma rzeczami cię postanowię. Wejdź do radości Pana Twego. In Vers 18 lernen wir noch etwas weiteres. A w wierszu 18 jeszcze jedną istotną rzecz poznajemy. Esther bekommt nicht nur eine Krone für sich. Estera nie tylko, że otrzymuje koronę dla siebie. Weil der König sich so über Esther freut, gibt er auch dem ganzen Land ein Gastmahl. Dlatego, że król tak bardzo ucieszył się z Estery, on wydał wielką ucztę dla całego swojego kraju. Und einen Steuererlass. Następnie przyznał ulgi podatkowe. Da merken wir, wie diese Esther ein Segenskanal ist für das ganze Volk. I z tego zauważyć możemy, że ta Estera stała się kanałem płynącego błogosławieństwa dla całego narodu. So wird das einmal in der Zukunft sein. Tak będzie też i kiedyś w przyszłości. Gott wird alle Menschen auf dieser Erde segnen durch sein Volk Israel. Bóg będzie kiedyś na tej ziemi błogosławił wszystkich ludzi poprzez swój naród izraelski. Aber Gott möchte auch heute schon
dass ein Segen ausfließt durch uns zu anderen. Ale Bóg również chce, aby już dzisiaj poprzez nas błogosławieństwo Jego spływało na wszystkich ludzi. Nun, Esther ist Königin geworden. Tak, Estera stała się królową. Und das ist sie nicht umsonst geworden. I nie na próżno stała się królową. Gott hat einen Plan. Gdyż Bóg miał pewien plan. Gott hat alles gut vorbereitet. Bóg wszystko już dobrze przygotował. In Kapitel 3 lesen wir, dass da auf einmal dieser Haman ist, den der König groß macht. W trzecim rozdziale czytamy o człowieku o imieniu Haman, którego król bardzo wywyższył. Alle beugen sich vor Haman nieder, nur einer nicht. Wszyscy kłaniali się przed Hamanem, tylko nie czynił tego jeden człowiek. Nur Mordokai tut das nicht. Tylko Mordochaj tego nie czynił. Haman wird wütend. Haman wpadł w wściekłość. Er möchte Mordokai umbringen, aber auch das ganze Volk von Mordokai. On chciał zamordować Mordochaja, ale nie tylko to, również i cały naród Mordochaja. Er spricht mit dem König. Mówił na ten temat z królem. Und der König sagt, tu das, was du meinst. A król powiedział, uczyń tak, jak myślisz. Und so wird ein Tag festgelegt, an dem alle Juden umgebracht werden sollen. I został wyznaczony pewien dzień, w którym to dniu wszyscy Żydzi mieli być zabici. Nicht weil sie etwas Böses getan hätten. Nie z tego powodu, że oni coś złego uczynili. Einfach nur weil sie zu dem Volk der Juden gehörten. Nie, tylko z tego powodu, że po prostu należeli do tego narodu żydowskiego. Dann kommt Kapitel 4. Następnie następuje czwarty rozdział. Der Mordokai hört davon. Mordochaj się o tym dowiedział. Er zerreißt seine Kleider und geht in Sacktuch durch die Stadt. On rozdarł swoje szaty i przydział wór pokutny i w tym szedł przez miasto. Esther hört davon und ist ganz erschrocken. Estera usłyszała o tym i przeraziła się. Sie erkundigt sich, was ist denn los, Mordokai? I zaczęła się dowiadywać, co się stało Mordochaju. Dann erzählt der Mordokai ihr alles. I wtedy Mordochaj wszystko o jej opowiedział. Das haben wir gelesen in Vers 7. O tym czytaliśmy w wierszu 7. Und Mordokai hat auch hier ein Gebot an Esther. I też teraz Mordochaj ma pewne polecenie dla Estery. Er gebietet Esther, geh du zum König hinein und bitte um Gnade für dein Volk. On tutaj nakazuje Esterze, idź do króla i proś o łaskę dla twojego narodu. Esther gibt eine Antwort an Mordokai. Estera udziela odpowiedzi Mordochajowi. Mordokai, du weißt doch, man darf nicht einfach so zum König gehen. I mówi do niego, Mordochaju, ty przecież dobrze wiesz o tym, że nie można tak po prostu sobie pójść do króla. Wer zum König geht, ohne dass er gerufen wurde, der wird doch umgebracht. Bo ten, kto wejdzie do króla bez tego, że był wcześniej wezwany, to on będzie zabity. Aber dann gibt der Mordokai ihr eine interessante Antwort. I wtedy Mordochaj daje jej bardzo interesującą odpowiedź. Er sagt in Vers 13, Esther, denk nicht, dass nur du mit dem Leben davonkommst. I w 13 wierszu on jej odpowiedział, Estero, nie myśl sobie, że tylko ty jedna będziesz oszczędzona. Dann sagt er in Vers 14 am Anfang, wenn du in dieser Zeit schweigst. I na początku 14 wiersza czytamy, jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć. Wenn du stille bist und nichts sagst, dann hilft Gott auf einem anderen Weg. Jeżeli ty będziesz cicho i nic nie powiesz, to Bóg pomoże na innej drodze, w inny sposób. Was hat dieser Mordokai für ein Vertrauen? Jakież wielkie zaufanie miał Mordochaj. Er vertraut darauf, dass Gott Hilfe bringen wird. On ufał Bogu, że on pomoże. Vertrauen wir auch in dieser Weise auf unseren Gott? Czy i my w taki sposób ufamy naszemu Bogu? Wir lernen aber noch etwas. Ale jeszcze coś innego możemy się z tego opisu nauczyć. Gott möchte uns gerne gebrauchen, wie er die Esther gebrauchen wollte. Bóg chce nas tak bardzo wykorzystać, abyśmy byli użyteczni dla Niego, tak jak On tutaj wykorzystał tą Esterę. Wenn wir uns nicht gebrauchen lassen,
dann hat Gott einen anderen Weg. Jeżeli my nie damy się wykorzystać Bogu, to Bóg znajdzie inną drogę. Gott kommt zu seinem Ziel. Bóg zawsze dojdzie do swojego celu. Aber er möchte uns gerne benutzen. Ale on chciałby chętnie właśnie nas użyć do tego. Am Ende von Vers 14 lesen wir, dass Gott mit allem einen Plan hat. I pod koniec 14 wiersza właśnie o tym czytamy, że Bóg we wszystkim ma swój plan. Wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist? Któż zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Gott wusste alles, was geschehen würde. Bóg wiedział o wszystkim, co się zdarzy. Er wusste um die Verfolgung, die über die Juden kommen sollte. On wiedział o tym prześladowaniu, jakie miało przyjść na Żydów. Und er hat schon vorher dafür gesorgt, dass die Esther Königin wird. I on już wcześniej o to się postarał, aby Estera właśnie stała się królową. Dann geht es in diesem Buch weiter und der Haman will den Mordokai an einen Galgen hängen. I w tej księdze możemy dalej przeczytać, że Haman chce powiesić Mordochaja na szubienicy. Er hat den Tag schon ausgesucht. Morgen soll es soweit sein. On już wyznaczył dzień i powiedział, jutro rano tak się stanie. Und dann sorgt Gott dafür, dass in der Nacht davor der König nicht schlafen kann. I Bóg już właśnie o to się postarał, żeby właśnie w tej nocy, przed tym dniem, król nie mógł spać. Gott kennt die Zeiten ganz genau. Bóg zna bardzo dokładnie wszystkie czasy. Er kennt die richtige Nacht. On wie o tej właściwej nocy. Er kann dafür sorgen, dass ein König nicht schlafen kann. On może się o to postarać, żeby w tej właśnie nocy jeden z królów nie mógł spać. Und dann sorgt er dafür, dass der König sich vorlesen lässt aus den Geschichtsbüchern. I król, Bóg o to się postarał, aby król nakazał, aby czytano mu z kronik. Und er sorgt dafür, dass genau diese Stelle gelesen wird, wo von dem Mordokai berichtet wird. I król, Bóg się o to postarał, żeby akurat było przeczytane takie miejsce, które opisywało czyn Mordochaja. Und dann lässt er den Mordokai ehren. I wtedy on kazał uczcić za to Mordochaja. Mordokai muss nicht sterben, er kommt nicht an den Galgen. Mordochaj nie musiał umrzeć, on nie był powieszony na tej szubienicy. Stattdessen darf er auf dem königlichen Pferd reiten. Zamiast tego było wolno mu właśnie przejechać przez to miasto na królewskim koniu. Merken wir, wie Gott einen Plan hat und die Zeiten ganz genau kennt. Czy zauważamy, że Bóg już ma plan swój postanowiony i dokładnie zna wszystkie czasy? Er weiß auch, wann du eine Hilfe brauchst. On dokładnie wie, kiedy ty potrzebujesz pomocy. Da sitzt eine Mutter mit ihren Kindern am Tisch. Siedzi pewna matka z dziećmi swoimi przy stole. Morgens beim Frühstück. Rano w czasie śniadania. Und dann sagt sie: Kinder, heute kann ich nicht. Ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht arbeiten. I mówi do dzieci: Dzieci, dzisiaj nie mogę wstać, nie mogę udać się do pracy. Ich kann euch kein Frühstück machen. Nie mogę wam zrobić śniadania nawet. Ich schaffe es nicht, ich bin krank. Nie mogę sobie poradzić, jestem chora. In dem Moment klingelt es an der Tür. I w tym właśnie momencie zadzwonił dzwonek u drzwi. Eine Frau steht davor und sagt: Der Herr schickt mich. I pewna niewiasta stała przed drzwiami i powiedziała: To Pan posłał mnie tutaj. Er hat mir heute Morgen gesagt, du musst mal da hingehen und helfen. Powiedział mi: Ty idź dzisiaj rano i tam właśnie w tym miejscu pomóż. Merken wir, wie Gott auch heute noch die Dinge genau in der Hand hält. Czy my zauważamy, że Bóg i dzisiaj wszystkie rzeczy dokładnie w swojej ręce trzyma? Vielleicht möchte er ja dich morgen gebrauchen, um mal jemandem eine Hilfe zu sein. Może akurat on będzie chciał, żeby ciebie użyć w dniu jutrzejszym rano, abyś wyświadczył pomoc komuś. Hier hatte er Esther Königin werden lassen, damit sie um Gnade flehe für ihr Volk. On właśnie sprawił to, aby Estera stała się królową, aby miała tą możliwość błagać króla o łaskę dla swojego narodu. Das war gefährlich für Esther. Było to niebezpieczne dla Estery.
Erst will die Esther nicht gehen. I na początku Estera w ogóle nie chciała pójść. Aber dann ist sie doch bereit. Ale jednak później była gotowa do tego. Sie sagt, fastet um meinetwillen. Ona powiedziała, pośćcie wszyscy z powodu mnie. Dann sagt sie, am dritten Tag will ich gehen. I powiedziała, na trzeci dzień ja pójdę. Ich überlasse das Gott. Ja to wszystko zostawiam Bogu. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Jeżeli zginę, to zginę. Aber wenn Gott mir diese Gelegenheit gibt, dann will ich gehen und um Gnade flehen. Ale jeżeli Bóg dał mi taką okazję, to ja chcę iść i błagać o łaskę króla. Esther war bereit, sich selbst ganz aufzuopfern. Estera była gotowa samą siebie w pełni ofiarować. Ein solches Opfer verlangt Gott nicht von jedem. Takiej ofiary Bóg nie żąda od każdego z nas. Aber ein kleines Opfer erwartet schon manchmal. Ale małą ofiarę to już na pewno nieraz oczekuje od nas. Vielleicht etwas Zeit für ihn geben. Może właśnie trochę czasu dla niego udzielić. Der Jesus wartet darauf. Pan Jezus czeka na to. Und hat die Esther nicht im Stich gelassen. I on również też nie zostawił Esterę. Wir müssen uns das vorstellen. Da geht die Esther über den Hof. Musimy sobie to teraz w myślach wyobrazić. Estera idzie przez dziedziniec tego zamku. Wie mag ihr Herz geklopft haben. Jakże musiało walić jej serce. Aber Gott wirkt an dem König. Ale Bóg też i zaczął działać na króla. Er sieht sie schon draußen über den Hof kommen. On zobaczył ją już z daleka, jak idzie przez dziedziniec. Und dann reicht ihr das Zepter entgegen. I on wyciągnął swoje berło w jej kierunku. Esther hat Gnade gefunden. Czyli znalazła łaskę w jego oczach. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. I to podjęcie tego zadania już się opłaciło. Gott hat geholfen. Bóg pomógł. Esther geht dann in einer ganz erstaunlichen Weisheit vor. I Estera tutaj zaczęła działać w godnej podziwu mądrości. Jetzt steht sie vor dem König, aber sie bringt nicht direkt ihre Bitte vor. Ona teraz staje przed królem, ale nie przedstawia swojej prośby bezpośrednio królowi. Auch da merken wir, wie Gott die Dinge lenkt. I w tym zauważamy, jak Bóg tymi rzeczami wszystkimi kieruje. Er gibt der Esther diese Weisheit und sie lädt den König erstmal zum Abendessen ein. On daje Esterze tą mądrość, aby Estera najpierw króla zaprosiła na ucztę. Aber auch beim Abendessen sagt sie noch nicht ihre Bitte. Ale nawet też i na tej wieczerzy ona nie przedłożyła królowi swojej prośby. Am nächsten Abend soll der König noch mal zum Abendessen kommen. Ona prosiła tylko, aby król jeszcze następnego wieczoru przyszedł na następną ucztę. Vorher musste nämlich noch diese Begebenheit mit Mordokai geschehen. Bo wcześniej jeszcze musiało być właśnie wypełnione to zdarzenie z Mordochajem. Und erst dann am zweiten Abend zur richtigen Zeit bringt Esther ihre Bitte vor. I dopiero w drugiego wieczoru, w tym właściwym czasie, odpowiednim czasie, Estera przedkłada królowi swoją prośbę. Der König entspricht ihrer Bitte. Król wyszedł naprzeciw jej prośbie. Und davon haben wir dann in Kapitel 8 gelesen. I o tym czytaliśmy w 8 rozdziale. Ich möchte dann einfach nur noch zwei wunderschöne Kennzeichen von Esther zeigen. Chciałbym wam pokazać przepiękne cechy charakterystyczne tej Estery. Der König gibt der Esther das Haus des Widersachers Hamans. Król darował Esterze cały dom tego wroga ludu żydowskiego Esterze. Dann erzählt die Esther dem König etwas. I wtedy Estera coś opowiada królowi. Was erzählt sie ihm? Co ona mu opowiada? Sie sagt ihm, was Mordokai ihr bedeutet. Ona opowiedziała o tym, co dla niej oznacza, czy znaczy Mordochaj. Und dann macht der König den Mordokai groß. I wtedy król wywyższył Mordochaja. Wir wollen uns da die Frage stellen. I postawmy sobie samym to pytanie. Was bedeutet uns der Herr Jesus? Co dla nas znaczy Pan Jezus?
Was kannst du erzählen, was für dich ist? Co możesz opowiedzieć ludziom, kim on dla ciebie jest? Ich weiß nicht, was Esther dem König erzählt hat. Es steht nicht hier. Nie wiem, co Estera opowiedziała królowi, bo to nie jest tutaj w tej księdze zapisane. Ob sie erzählt hat, wie Mordokai sich ihrer angenommen hat, als sie eine Weise war? Może opowiadała o tym, że Mordochaj ujął się za nią, gdy ona stała się sierotą. Ob sie ihm erzählt hat, wie sie jahrelang versorgt hat? Może opowiadała o tym, że on przez długie lata troszczył się o nią. Was kannst du von deinem Heiland erzählen? A co ty byś potrafił opowiedzieć o twoim Zbawicielu? Kannst du den Menschen erzählen, wie für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist? Czy możesz ludziom opowiedzieć o tym, że on dla ciebie wisiał na krzyżu i zmarł dla ciebie? Kannst du erzählen, wie dich bis hierher getragen und geführt hat? Czy potrafisz opowiedzieć ludziom o tym, że on ciebie aż do tego momentu niósł łaskawie? Wie dich immer wieder angenommen hat? Jak on ciągle na nowo ujmował się za tobą? Wie dich immer wieder versorgt hat und dir Kraft gegeben hat? Jak on ciągle na nowo ciebie zaopatrywał i sił ci dodawał? Was bedeutet dir der Herr Jesus? Co dla ciebie oznacza Pan Jezus? Da steht eine Frau alleine in einem Garten und weint. Zdarzyło się, że w pewnym ogrodzie stała samotna niewiasta i płakała. Warum weint sie? Dlaczego płakała? Sie ist nicht krank. Nie była chora. Sie hat auch ein Zuhause. Bitte? Sie hat auch ein Zuhause. Miała też i swój dom. Warum weint sie? Dlaczego ona płakała? Du kannst das nachlesen in Johannes 20. O niej możesz przeczytać w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Sie weint, weil ihr Heiland nicht mehr da ist. Ona płakała z tego powodu, bo nie było jej Zbawiciela. Sie weint, weil sie in ein leeres Grab geschaut hat und glaubt, ist gestohlen worden. Ona płakała z tego powodu, bo zobaczyła pusty grób i pomyślała sobie, że ktoś Pana jej ukradł. Die Jünger hatten das auch gesehen. Uczniowie też to widzieli. Aber sie waren wieder nach Hause gegangen. Ale oni odeszli z powrotem do domu. Aber diese Frau, die wollte nicht nach Hause gehen. Ale ta niewiasta nie chciała odejść z powrotem do domu. Ihr Heiland war nicht da. Nie było jej Zbawiciela. Und dann kommt zu ihr und sagt: Maria. I wtedy on przychodzi do niej i woła ją po imieniu Mario. Was hätten wir getan? Wären wir nach Hause gegangen? Co my byśmy wtedy uczynili? Czy też poszlibyśmy do domu? Wieder zum normalen Leben zurückgekehrt? Czy wrócilibyśmy do normalnych obowiązków naszego życia? Nun ja, dann ist das Grab eben leer. Bo przecież grób jest pusty. Was bedeutet uns der Herr Jesus? Co właśnie dla nas znaczy Pan Jezus? Und dann kommt diese zweite wichtige Sache in Vers 3 und in Vers 6. I następnie oglądamy drugą, bardzo ważną sprawę opisaną w trzecim i szóstym wierszu ósmego rozdziału. Esther ist in Sicherheit. Estera już jest bezpieczna. Mordokai ist in Sicherheit. Mordochaj jest bezpieczny. Sie sind bei dem König und stehen in seiner Gunst. Oni są przed królem i znaleźli łaskę w jego oczach. Aber Esther ist damit noch nicht zufrieden. Ale Estera jeszcze nie jest z tego zadowolona. Sie hat auch ein Interesse an dem Volk Gottes. Ona była zainteresowana całym ludem Bożym. Und noch einmal setzt sie ihr Leben aufs Spiel. I jeszcze raz ona tutaj ryzykuje swoim własnym życiem. Noch einmal geht sie zu dem König. Jeszcze raz udaje się do króla. Noch einmal erlebt sie die Gnade, dass ihr das Zepter entgegenreicht. Jeszcze raz ona doświadcza łaski króla, że on wyciąga do niej berło swoje. Und dann bittet sie für das Volk der Juden, für ihr Volk. I ona prosi o jej naród. Wie könnte ich das Unglück ansehen, das mein Volk treffen wird? Jakże mogłabym patrzeć na nieszczęście, które by miało spotkać mój naród? Haben wir auch diese Liebe zu dem Volk Gottes? Czy i my tego rodzaju miłość mamy do ludu Bożego? Der Apostel Johannes schreibt: Wenn jemand seinen Bruder nicht liebt, wie kann sagen, dass gott liebt?
Apostoł Jan napisał, jeżeli ktoś nie miłuje swojego brata, jak on może powiedzieć, że on Boga miłuje? Deinen Bruder hast du doch gesehen. Wenn du ihn nicht liebst, wie kannst du Gott lieben, den du nicht gesehen hast? Twojego brata przecież widziałeś. I jak możesz powiedzieć, że miłujesz Boga, którego nie widziałeś? Gott hat uns neues Leben geschenkt und dieses Leben liebt. Bóg nam podarował nowe życie, a to nowe życie miłuje. Es liebt Gott. Miłuje Boga. Und diese Liebe zeigt sich im Gehorsam Gott gegenüber. I ta miłość też objawia się w posłuszeństwie w stosunku do Boga. Es liebt aber auch den Bruder und die Schwester. Ale również ta miłość miłuje braci i siostry. Was sagt der Herr Jesus, woran soll man seine Jünger erkennen? Co Pan Jezus powiedział, po czym możemy poznać Jego uczniów? Hieran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Po tym poznacie moich uczniów, będą poznani moi uczniowie, że miłość wzajemną będą mieli do siebie. Wir kommen aus unterschiedlichen örtlichen Versammlungen. My pochodzimy z różnorodnych miejscowych zgromadzeń. Ich komme aus Siegen. Ja pochodzę z Siegen. Wir sind hier in Mikołów. Jesteśmy teraz w miejscowości Mikołów. Wir sind Geschwister aus Katowic, aus Rzeszy. Są tutaj wierzący z Katowic i są z Rzesza. Woran kann man uns erkennen? Po czym można nas wszystkich poznać? Was möchte der Herr Jesus? Woran man seine Jünger erkennt? Co Pan Jezus chciałby, aby po czym byli poznawani Jego uczniowie? Dass sie Liebe untereinander haben. Że oni mają miłość między sobą. Kennzeichnet uns das? Czy to właśnie nas charakteryzuje? Was denken wir, wenn wir unseren Bruder sehen? Co my myślimy, gdy widzimy naszego brata? Spüren wir da etwas, dass da Liebe da ist? Czy widząc go odczuwamy, że w naszym sercu jest miłość do niego? Das war falsch, da war ein hartes Wort, dieses oder jenes. Czy nagle myślimy, to co zrobił, to było błędne, tamte słowa, które powiedział, to były takie twarde, albo to lub owo jeszcze sobie przypominamy. Das fällt uns vielleicht alles ein. Wszystko to nagle nam się zaczyna przypominać. Aber ist da Liebe untereinander? Ale czy jest miłość pomiędzy nami? Esther hatte diese Liebe zum Volk Gottes und trat für dieses Volk ein. Estera miała tą miłość do ludu Bożego i ona wstawiła się za tym ludem Bożym. Wir wollen uns dann gleich noch etwas mit dem Mordokai beschäftigen, aber schließen jetzt diese Betrachtung der Person von Esther zunächst einmal ab. Po przerwie chcielibyśmy przyjrzeć się Mordochajowi, a na tym zakończymy, rozważając właśnie osobę Estery. Wir wollen uns in der verbleibenden Zeit jetzt noch etwas beschäftigen mit der Person von Mordochai. W tym czasie, który teraz jest przed nami, chcielibyśmy jeszcze zająć się osobą Mordochaja. Ich möchte noch einmal erinnern an diese drei Betrachtungsweisen, die wir gestern gesehen haben. Chciałbym o tym przypomnieć, trzech sposobach rozważania ksiąg biblijnych, o których mówiliśmy wczoraj. Die erste Betrachtungsweise, das ist die geschichtliche Betrachtungsweise. Pierwszy sposób rozważania ksiąg biblijnych to jest rozważanie historyczne. Da sehen wir hier die Geschichte eines Mannes, der Gott treu war. I tu w tej księdze oglądamy historię męża, który był wierny Bogu. Der in einem fremden Land zur Ehre Gottes gelebt hat. Który w obcym dla siebie kraju żył i cierpiał dla Boga. Der sich dem König unterworfen hat und das Wohl des Königs gesucht hat. Który poddał się pod panowanie króla i który starał się o dobro tego króla. So sollen auch wir uns der Obrigkeit unterwerfen. Tak też i my wszelkim zwierzchnościom mamy być poddanymi. Wir sollen auch den Frieden der Stadt suchen. My mamy również dążyć i szukać pokoju dla miasta, w którym żyjemy. Wie denn? W jaki sposób? Indem wir uns politisch betätigen. Gdy będziemy w sposób polityczny czynni? Nein, indem wir für sie beten. Przez to, że będziemy się za nich modlić.
Mordokai hat dem König von diesem Anschlag berichtet, den diese beiden Männer gegen den König vornehmen wollten. Mordokai właśnie doniósł królowi o tym zamachu, jaki był spiskowany na jego życie przez dwóch mężów. Er hat den König gewarnt. On ostrzegł króla. Aber sein Gehorsam gegen die Obrigkeit hatte auch eine Grenze. Ale jego posłuszeństwo w stosunku do zwierzchności tego świata też i miało swoje granice. Diese Grenze kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Te granice również znamy z Nowego Testamentu. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gdy czytamy, że trzeba Boga więcej słuchać, być mu więcej posłusznym niż ludziom. So hat sich der Mordokai nicht niedergebeugt vor dem Haman. I to właśnie z tego powodu Mordokai nie kłaniał się przed tym Hamanem. Er wusste, dass Gott allein die Ehre gebührt. On wiedział dokładnie, że tylko jedynie Bogu się należy chwała. Dass man sich vor niemandem anders als vor Gott niederbeugen und niederwerfen soll. Że przed nikim innym, jak tylko przed Bogiem, należy skłaniać swoje kolana. So blieb der Mordokai treu, wie auch Daniel und seine Freunde. I w ten sposób Mordokai, jak też i Daniel i jego przyjaciele, pozostali wiernymi Bogu. Die drei Freunde Daniels beugten sich auch nicht nieder vor dem Bild, das der König aufgerichtet hatte. Daniel i jego przyjaciele też nie skłonili swoich kolan przed posągiem, który postawił król. Und dann sehen wir in der Geschichte Mordokais, dass Gott diese Treue belohnt. I po tej historii Mordokaja możemy rozpoznać, że Bóg tego rodzaju wierność wynagradza. Gott belohnt auch heute jeden Weg der Treue. Bóg również dzisiaj wynagradza wszystkie drogi wierności. Vielleicht bringt es uns hier für diese Erde einen Nachteil ein, wenn wir Gott treu sind. Może tutaj na tej ziemi poniesiemy jakąś szkodę, gdy będziemy wiernymi dla Boga. Aber Gott hat eine Belohnung dafür. Ale Bóg ma przygotowane wynagrodzenie za to. Vielleicht gibt es jetzt Kummertränen, die wir weinen, wie wir das gesungen haben. Tak jak śpiewaliśmy, może będziemy musieli płakać łzami trosk. Aber die Tränen werden einmal leuchten wie eine Perle, wenn wir am Ziel sind. Ale wszystkie te łzy będą kiedyś świeciły jak perły, gdy dojdziemy już do celu. Dann haben wir zweitens diese prophetische Betrachtungsweise. A po drugie też i oglądamy te księgi biblijne z punktu widzenia proroczego. Und da sehen wir in Mordokai ein Hinweis auf den Herrn Jesus als Messias und König über sein Volk. I w osobie Mordokaja oglądamy wskazówkę na Pana Jezusa jako króla i Mesjasza przychodzącego dla swojego narodu. Wir erwarten den Herrn Jesus als den Heiland unseres Leibes. My oczekujemy na Pana Jezusa jako na Zbawiciela ciał naszych. Wir warten nicht darauf, dass er kommt als König hier auf diese Erde. My nie oczekujemy na to, aby Pan Jezus przyszedł jako król na tą ziemię. Wir warten darauf, dass er uns entgegenkommt und uns entrückt zu ihm. My oczekujemy na to, że On przyjdzie nam naprzeciw i nas pochwyci i zabierze w swoim kierunku z tej ziemi. Dass er kommt als der Morgenstern. Czekamy na to, aby On przyszedł dla nas jako ta wczesna gwiazda zaranna. Aber danach wird er auch kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Ale potem On przyjdzie na tą ziemię jako te słońce sprawiedliwości. Und davon ist der Mordokai ein Bild. I właśnie na to jest Mordokai obrazem. Der Weg des Herrn Jesus ging durch Leiden zur Herrlichkeit. Droga Pana Jezusa prowadziła przez cierpienia do chwały. So ging auch der Weg von Mordokai durch Leiden zu dieser herrlichen Größe. Tak też i droga Mordokaja prowadziła przez cierpienia do tej wspaniałej jego wielkości. Und das wollen wir uns jetzt etwas anschauen. I właśnie temu przyjrzyjmy się w tej godzince trochę. Dazu möchte ich aber gerne vorweg noch etwas sagen zu den Leiden des Herrn Jesus. Ale jeszcze wcześniej chciałbym coś powiedzieć na temat cierpień Pana Jezusa. Und ich möchte gerne fünf Arten von Leiden unterscheiden. I chciałbym tutaj wyróżnić pięć różnych rodzajów cierpień.
Ich möchte zuerst erinnern an die Leiden, die mit dem Menschsein verbunden sind. Najpierw chciałbym wymienić cierpienia związane z tym, że stał się człowiekiem. Das ist Müdigkeit, Hunger, Durst zum Beispiel. To na przykład jest zmęczenie, pragnienie, głód. Der Herr Jesus wurde Mensch wie wir, ausgenommen die Sünde. Gdyż Pan Jezus stał się człowiekiem takim jak my, za wyjątkiem grzechu. Er kam in unsere Stellung, aber nicht in unserem Zustand. On przyszedł w naszym stanowisku, ale nie w naszym stanie na tą ziemię. Aber er war Mensch, wahrer Mensch und wurde müde, wurde hungrig, hatte Durst. A on był prawdziwym człowiekiem na tej ziemi, był zmęczony, był głodny, był spragniony. Der Herr Jesus hat darin auch gelitten. I Pan Jezus również i w tym cierpiał. Und deshalb kann er uns jetzt so gut verstehen. I dlatego on właśnie nas potrafi tak dobrze zrozumieć. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. I on współczuje naszym słabościom. Aber in diesen Leiden, die verbunden sind mit dem Menschsein, ale w tych cierpieniach, które są związane z tym jego stanem człowieczeństwa, hat er sich als der völlig reine und heilige bewiesen. On okazał się w pełni czysty i święty. Der Herr Jesus hatte Hunger. Pan Jezus był głodny. Und dann kam der Teufel und sagt, mach doch aus den Steinen Brot. I przyszedł diabeł i radził mu, uczyń z tych kamieni chleb. Der Jesus hat das nicht getan und hat so bewiesen, dass er der reine und heilige ist. Pan Jezus tego nie uczynił i w ten sposób dowiódł tego, że jest czysty i święty. Dann gibt es eine zweite Form der Leiden. Ale jest też i drugi rodzaj tych cierpień. Er hat gelitten als der reine in einer unreinen Umgebung. On cierpiał jako ten czysty w tym nieczystym otoczeniu. Er war hier auf dieser Erde und wie hat es ihn geschmerzt, was er hier alles gesehen hat. On był na tej ziemi i jak bardzo go bolało wszystko to, co on widział. Der Streit zwischen den Menschen. I te wszystkie sprzeczki czy nieporozumienia pomiędzy ludźmi. Die Folgen der Sünde hier auf dieser Erde, Krankheit, Tod. I te następstwa grzechu tutaj na tej ziemi, jak choroby i śmierć. Das hat er empfunden in einer ganz anderen Art, als wir es empfinden. On wszystko to odbierał w całkowicie inny sposób, niż my to odbieramy. Wir selbst sind sündige Menschen. Gdyż my sami jesteśmy grzesznymi ludźmi. Aber er ist der reine und heilige und hatte da ganz andere Empfindungen dafür. Ale on był tym czystym i świętym i on to całkowicie w inny sposób odczuwał. Dann hat er drittens gelitten um der Gerechtigkeit willen. I po trzecie on cierpiał z powodu sprawiedliwości. Weil er ein gerechtes Leben führte zur Ehre Gottes. Dlatego, że on prowadził sprawiedliwe życie ku chwale Bożej. Weil er von der Gerechtigkeit Zeugnis gab. Dlatego, że on dał świadectwo sprawiedliwości. Dafür hat er gelitten. I za to właśnie cierpiał. Und dann sagt Petrus in 1. Petrus 4, diese Leiden widerfahren euch auch, euch den Glaubenden. I Piotr pisze w swoim liście w 4. rozdziale, te cierpienia również i są waszym udziałem. Wenn wir hier auf dieser Erde ein Leben der Gerechtigkeit leben, gdy my będziemy na tej ziemi żyli życiem sprawiedliwości, das in Übereinstimmung ist mit den gerechten Gedanken Gottes, i nasze życie będzie w jednomyślności z myślami sprawiedliwości Bożej, dann mag es sein, dass wir leiden. To może się tak zdarzyć, że z tego powodu będziemy musieli cierpieć. I będą to cierpienia takie, jak i sam Pan Jezus cierpiał. Aber dann gibt es viertens eine Art von Leiden, in denen er völlig alleine ist. I po czwarte, jest pewien rodzaj cierpień, w których on w pełni samotnie to znosił. Und das sind seine sühnenden Leiden am Kreuz auf Golgatha. A mianowicie chodzi mi o te gładzące grzechy cierpienia tam na krzyżu Golgoty.
als er beladen mit unserer Schuld am Kreuz im Gericht Gottes war. Tam, gdy on na krzyżu, obładowany naszymi winami i grzechami, wisiał w tym sądzie Bożym. Als er zur Sünde gemacht wurde. Tam, w tym miejscu, w którym on został uczyniony grzechem. Das waren schreckliche Leiden für ihn. To były przerażające cierpienia dla niego. Und da steht er groß und einzigartig vor uns. I on w tak wielki i jedyny w swym rodzaju sposób teraz się jawi przed nami. Er alleine war in der Lage, dieses Werk zu vollbringen. On jedynie sam był w stanie to wielkie dzieło dokonać. Und er hat in diesen Leiden Gott völlig verherrlicht. I on w tych cierpieniach w pełni uczcił Boga. Und dann kommt eine fünfte Art des Leidens. I jeszcze jest piąty rodzaj jego cierpień. Und das sind die Leiden des Mitempfindens. I to są cierpienia współczucia. Das war so, als der Herr Jesus hier auf der Erde war. Tak było, gdy Pan Jezus był na tej ziemi. Da war Lazarus gestorben. Łazarz zmarł. Und dann sieht er seine Schwestern weinen. I wtedy Pan Jezus widział, jak jego siostry płakały. Dann sieht er den Schmerz der Juden und ihre Tränen. I widział również ból otaczających Żydów i ich łzy. Und dann leidet er mit. Jesus vergoss Tränen. I on cierpiał razem z nimi i czytamy, a Jezus zapłakał. Das gilt uns auch heute. To dotyczy również i nas dzisiaj. Er sieht uns hier auf dieser Erde. On widzi nas na tej ziemi. Und dann hat er mitempfinden mit uns. I on ma również współczucie do nas. Wenn die seinen leiden, dann hat er ein vollkommenes mitempfinden mit ihnen. Gdy ci, którzy są jego własnością, cierpią, to on ma doskonałe współczucie. Und das ist auch wahr in der Zukunft. I to również będzie tak w przyszłości. Wenn die Glaubenden aus Israel verfolgt werden und leiden. Gdy wierzący z Izraela będą prześladowani i będą cierpieć. Wenn dieser glaubende Überrest durch schreckliche Verfolgungen geht. Gdy wierząca resztka z Izraela będzie musiała przejść przez przerażające prześladowania. Dann hat der Herr Jesus mitempfinden. To Pan Jezus będzie miał współczucie. Da lesen wir in Jesaja 63, Vers 9. I możemy o tym przeczytać w Księdze Izajasza w 63 rozdziale w 9 wierszu. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Ganz am Anfang. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Ach, hier, Moment. Das ist 8, zweite Hälfte. Okay. 63 rozdział, druga połowa 8 wiersza. I tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Das sind Leiden des Mitempfindens. To są właśnie cierpienia związane z tym współczuciem. Und hier in der Geschichte von Mordokai, da überlagert sich das im Bild. A tutaj w tej historii Mordochaja wszystkie te sprawy jedna na drugiej się nakładały tak obrazowo. Auf der einen Seite ist Mordochaj selbst verfolgt. Z jednej strony osobiście Mordochaj był prześladowany. Und darin ist er ein Bild, wie der Herr Jesus selbst abgelehnt und verachtet wurde. I w tym właśnie on jest obrazem tego, jak osobiście Pan Jezus został odrzucony. Aber auf der anderen Seite leidet Mordokai mit seinem Volk. Ale z drugiej strony widzimy, że Mordochaj też i cierpi razem ze swoim ludem. Und so wird der Herr Jesus leidendes Mitempfindens haben, wenn der glaubende Überrest durch Verfolgung geht. Tak też i Pan Jezus będzie miał te współczucie w tym cierpieniu, przez które będzie przechodził jego wierzący naród. Dann wird er selbst nicht mehr verfolgt. Wtedy on sam nie będzie osobiście prześladowany. Sein Leiden ist beendet. Gdyż jego cierpienia na zawsze się zakończyły. Er ist verherrlicht im Himmel. On jest teraz uwielbiony w niebie. Er hat alle Macht und niemand kann ihm etwas ihn irgendwie antasten.
On ma wszelką moc i nikt nie jest w stanie go czymkolwiek dotknąć. Aber wenn die seinen verfolgt werden, dann wird er mitempfinden. Ale gdy ci, którzy są jego własnością, będą cierpieli, to on będzie miał doskonałe współczucie dla nich. Und das überlagert sich hier im Buch Esther in der Geschichte Mordokais. I wszystko to razem tak nakłada się w tej księdze Estery, w tej historii Mordochaja. Wir kommen jetzt zu einigen Herrlichkeiten dieser Person, zunächst in Kapitel 2, Vers 5. I teraz możemy przejść do kilku wspaniałych cech tej osoby. Najpierw przeczytamy z drugiego rozdziału wiersz 6. Piąty wiersz. Mordokaj war ein jüdischer Mann und zwar kam er aus dem Stamm Benjamin. Mordochaj był Żydem i on pochodził z plemienia Benjamina. Er scheint sogar aus der königlichen Familie des Königs Saul zu kommen. Wydaje się, że pochodził z tej królewskiej rodziny, z której pochodził Saul. Obwohl der Kis, der hier in Esther 2, Vers 5 genannt wird, eigentlich nicht der Vater Sauls sein kann, sonst wäre Mordokaj schon viel zu alt gewesen. Ale pomimo tego, że tutaj w tym piątym wierszu pod koniec wymienione jest imię Kisz, to jednak to nie może być ten ojciec Saula, bo w tym momencie by Mordochaj musiał być o wiele, wiele starszy niż wtedy miał lat. Jakob hatte in seinem Segen über Benjamin folgendes gesagt. A Jakub, wypowiadając swoje błogosławieństwa nad Benjaminem, powiedział następujące słowa. In 1. Mose 49, Vers 27. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 49. rozdziale, w 27. wierszu. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt, am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 49. rozdział, 27. wiersz. Benjamin, wilk drapieżny, rano pożera zdobycz, wieczorem dzieli łup. Benjamin ist also der, der seine Feinde besiegen wird. A więc Benjamin jest tym, który swoich nieprzyjaciół zwycięży. Und dann Beute verteilen wird an andere. I on będzie ten łup rozdzielał dla innych. Das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der einmal alle seine Feinde besiegen wird. To jest wskazówka na Pana Jezusa, który też kiedyś zwycięży swoich wszystkich nieprzyjaciół. Und dann eine Herrschaft zum Segen für die Menschen beginnen wird. I rozpocznie się jego panowanie dla błogosławieństwa wszystkich ludzi na ziemi. So war der Mordokaj eben aus diesem Stamm. I tak właśnie Mordochaj pochodził z tego plemienia. Er ist da ein Hinweis auf den Herrn Jesus, aber der Herr Jesus ist der wahre König. On jest wskazówką na Pana Jezusa, ale wiemy, że Pan Jezus jest tym prawdziwym królem. Er ist der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. On jest tym lwem, który pochodził z plemienia Judy. Und das ist der Stamm, zu dem Gott verheißen hat, aus diesem Stamm werde ich mir einen König, einen Herrscher erwählen. Jest to plemię, z którego Bóg przyobiecał, że ja sobie wybiorę z tego plemienia panującego i króla. Und das ist der Herr Jesus. I tu mowa jest o Panu Jezusie. Er ist der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. On jest tym lwem pochodzącym z plemienia Judy. Er wird als König regieren. On będzie panował jako król. Der Mann nach dem Herzen Gottes. On będzie tym mężem według serca Bożego. Und er ist derjenige, in dem Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird. I on jest tym, w którym Bóg wypełni swoje wszystkie obietnice. Dann sehen wir in Kapitel 3, wie dieser Mordokaj treu ist. I widzimy w trzecim rozdziale, jak ten Mordochaj okazuje swoją wierność. In Vers 2 am Ende aber Mordokaj beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Pod koniec drugiego wiersza możemy przeczytać, lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Am Ende von Vers 4 die Begründung. A pod koniec czwartego wiersza uzasadnienie tego. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Gdyż powiedział im, że jest Żydem. So ist der Herr Jesus auch hier auf dieser Erde derjenige gewesen, der treue Zeuge war.
Tak też i Pan Jezus był na tej ziemi tym, który był tym wiernym świadkiem. Er ist derjenige, der nie auch nur ein Stück nachgegeben hat, als Satan ihn versucht hat. On również jest tym, który ani kawałeczek nie poddał się wtedy, gdy kusił go szatan. Er ist derjenige, der nie auch nur ein kleines Stück abgewichen ist von dem Weg Gottes. On jest też tym, który nawet na kawałeczek nie odchylił się od wyznaczonej mu drogi Bożej. Und als man ihn anklagte, hat er geschwiegen. A gdy go oskarżano, on milczał. Er hat sich nicht selbst gerechtfertigt. On siebie samego nie usprawiedliwiał. Aber als es darum ging, von der Wahrheit Zeugnis zu geben, ale jeżeli chodziło o to, aby złożyć świadectwo o prawdzie, da hat er nicht geschwiegen. Wtedy on nie milczał. Als er gefragt wurde, bist du der Christus? Gdy go zapytano, czy ty jesteś Chrystusem? Da hat er gesagt, ja, ich bin es. Wtedy odpowiedział, tak, ja nim jestem. Wir machen es oft andersrum. My bardzo często odwrotnie czynimy. Wenn wir ein Zeugnis sein können, schweigen wir. Gdy możemy być świadectwem, wtedy my milczymy. Vielleicht aus Furcht. Może ze strachu. Wenn es darum geht, uns selbst zu rechtfertigen, dann reden wir. A gdy chodzi o to, aby samych siebie usprawiedliwiać, wtedy my mówimy. Aber bei dem Herrn Jesus war es anders. Ale w przypadku Pana Jezusa sprawa wyglądała inaczej. Und es war letztlich dieses Bekennen des guten Zeugnisses. I on był tym, który złożył to dobre świadectwo. Dass der Grund dafür war, dass er verurteilt wurde. A to stało się właśnie powodem tego, aby go osądzono na śmierć. Sie suchten vieles falsche Zeugnis. Żydzi szukali wielu fałszywych świadków, aber sie fanden keins. Ale nie znaleźli ani jednego. Aber dann sagte er, ja, ich bin der Christus. Ale gdy on powiedział, tak, ja jestem Chrystusem. Und dann sagen sie, siehe, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Wtedy Żydzi powiedzieli, oto on zbluźnił, czy jeszcze potrzebujemy świadków? So sehen wir, wie der Mordokai ein schwacher Hinweis ist auf den Herrn Jesus, den wahren, treuen Zeugen. I tak widzimy, że Mordochaj staje się tym słabą wskazówką na tego Pana Jezusa, który był tym prawdziwym świadkiem. In Kapitel 2, Vers 22, w drugim rozdziale, w 22 wierszu czytamy, da haben wir noch gesehen, dass der Mordokaj zum Wohl des Königs geredet hat. Widzimy, że Mordochaj dla dobra króla tutaj przemówił. Aber er hat keine Belohnung bekommen. Ale on nie otrzymał za to żadnego wynagrodzenia. Der König kam unbeschadet durch diese Situation hindurch. Król przez całą tą sytuację niebezpieczeństwa dla niego, zamachu na niego, wyszedł obronną ręką bez żadnej szkody. Aber Mordechai hat in diesem Moment keine Belohnung bekommen. A Mordechai w tamtym momencie nie otrzymał za to wynagrodzenia. Wie war das bei dem Herrn Jesus? A jak sprawa wyglądała w przypadku Pana Jezusa? Er ging umher wohltuend und heilend. On szedł po tej ziemi dobrze czyniąc i uzdrawiając. Er hat Liebe Gottes gezeigt in seinem Leben auf der Erde. On w swoim życiu pokazywał miłość Bożą. Er hat den Menschen den Weg zum Heil gezeigt. On wszystkim ludziom pokazywał drogę do zbawienia. Und was hat er geerntet? A co on za to żniwował? Er hat Hass für seine Liebe bekommen. On otrzymał za swoją miłość nienawiść. Feindschaft und Verfolgung für all das Gute, was er getan hat. Nieprzyjaźń i prześladowanie za wszystko to, co dobre uczynił. Da hat er das noch viel stärker erlebt, was Mordechai hier erlebt hat. I o wiele mocniej to wszystko odczuwał i przeżywał niż tutaj Mordechai. Dann kommt dieses Kapitel 4, dieser Anschlag auf die Juden. I teraz następuje po tym czwarty rozdział, czyli zamach na Żydów. In Kapitel 4, Vers 1 sehen wir, dass Mordechai seine Kleider zerreißt, Sacktuch und Asche anzieht und ein lautes und bitterliches Geschrei erhebt. Czytamy w wierszu pierwszym w połowie, że Mordechaj rozdarł szaty swoje, odział się w wór i posypał popiołem i wzniósł donośny, a gorzki krzyk.
Hier sehen wir eben im Vorbild diese beiden Seiten. Tutaj obrazowo obydwie te strony oglądamy. Die Verfolgung, die der Herr Jesus selbst in seinem Leben auf der Erde erlebt hat. Te prześladowania, które Pan Jezus osobiście przeżył na tej ziemi. Aber dann auch sein Mitempfinden, wenn der Überrest in der Zukunft verfolgt wird. Ale również oglądamy tutaj jego współczucie, gdy wierząca resztka w przyszłości będzie prześladowana. Das, was Mordechai hier getan hat, das war echtes Empfinden der Not. To, co tutaj uczynił Mordechaj, to był objaw tego prawdziwego odczuwania tej wielkiej biedy i nędzy. Das war keine Demonstration, wie die Menschen das heute schon mal tun. To nie było po to, aby samego siebie zademonstrować, tak jak to tutaj w tych dzisiejszych czasach wielu ludzi czyni. Das war echtes Leid, was der Mordechai hier empfunden hat. To był objaw prawdziwego cierpienia, co tutaj Mordechaj uczynił. Was hatte Herr Jesus empfunden in seinen Leiden? A co musiał Pan Jezus odczuwać w swoich cierpieniach? Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir etwas von dem, was geschehen ist, als er gelitten hat. Gdy czytamy Ewangelię, to możemy cośkolwiek zobaczyć z tego, co on wycierpiał. Aber wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir etwas von seinen Empfindungen. Ale gdy zaczniemy czytać Psalmy, to możemy troszeczkę zobaczyć, jakie były jego odczucia. Da benutzt Gott auch Vorbilder wie den David oder die Söhne Koras. I Bóg używał w tym celu przedstawienia swojego syna Dawida i synów Korego na przykład. Und durch diese Vorbilder zeigt er uns etwas von den Empfindungen des Herrn Jesus. I na podstawie tych obrazów pokazuje nam cośkolwiek z tych odczuć Pana Jezusa. Wenn ich auch rufe und schreie, so hemmt er mein Gebet. Jeżeli ja nawet wołam i krzyczę, to moja modlitwa jest powstrzymana. Satt ist meine Seele von Leiden. I moja dusza jest syta cierpień. So hat der Jesus wirklich gelitten, wie wir es uns nicht vorstellen können. Tak, Pan Jezus tak cierpiał, jak my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Aber er möchte gerne, dass wir darüber nachdenken. Ale jakże on chciałby, abyśmy my na ten temat się zastanawiali. Damit wir ihm dankbar sind für das, was er getan hat. Abyśmy byli mu wdzięczni za to, co on dla nas uczynił. Er möchte auch gerne, dass wir am Sonntag, wenn wir seinen Tod verkünden, es tun zu seinem Gedächtnis. On dlatego tak bardzo by chciał, aby gdy jesteśmy zgromadzeni w niedzielę, wszystko to czynili na jego pamiątkę. Dass wir daran denken, was er getan und wie er gelitten hat. Abyśmy o tym myśleli, co on uczynił i jak on cierpiał. Damit wir ihm dafür Dank und Anbetung bringen. Abyśmy za to mu przynosili dziękczynienie i uwielbienie. Kommt das schon mal vor, dass wir hier sitzen am Sonntagmorgen und innerlich gar nicht beteiligt sind? Czy nie zdarza się, że siedzimy w tej sali w niedzielę i w ogóle nie bierzemy w tym udziału, nie odczuwamy tego, co Pan odczuwał? Liegt es vielleicht daran, dass wir von Montag bis Samstag gar nicht über die Leiden des Herrn Jesus nachgedacht haben? Czy to może nie jest spowodowane tym, że od poniedziałku do soboty w ogóle nie braliśmy udziału w obserwacji cierpień Pana Jezusa? Der Jesus möchte, dass wir hierher kommen mit einem gefüllten Korb. Pan Jezus chciałby, abyśmy przychodzili w niedzielę z koszem napełnionym. Man soll nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Gdyż nie mamy stawić się przed Panem próżnymi. Wir dürfen die Woche über sammeln und etwas in den Korb legen. My możemy przez cały tydzień zbierać i wkładać do tego kosza. Uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, etwas von ihm entdecken. Możemy zajmować się Panem Jezusem i odkrywać Jego wspaniałości. Und das dann mitbringen, wenn wir zusammen sind, um an ihn zu denken. I to przynosić razem, gdy jesteśmy zgromadzeni, aby o Nim pamiętać i wspominać o Nim. Er möchte gerne daran anknüpfen und daraus dann ein Dank und eine Anbetung hervorkommen lassen. On chciałby, abyśmy
mu przynosili dziękczynienie i uwielbienie, wspominając o nim. Dann kommt in Kapitel 6 diese eine Nacht. I w szóstym rozdziale Estery oglądamy tą jedną pewną noc. Diese eine Nacht, die Wendepunkt in der Geschichte ist. Tą pewną noc, która stała się punktem zwrotnym w historii. Bis dahin waren die Juden verfolgt. Aż do tego momentu Żydzi byli prześladowani. Bis dahin hatte der Haman die Oberhand. Aż do tej chwili Haman był tym, który miał przewagę. Aber in dieser Nacht ändert sich alles. Ale w tej nocy wszystko się zmienia. Haman wird verworfen. Haman został odrzucony. Mordechai wird erhöht. Mordechai został wywyższony. Die Verfolgung für die Juden hört auf. I prześladowanie ustało dla wszystkich Żydów. Es gibt eine Begebenheit in der Weltgeschichte, die noch viel mehr die Dinge komplett geändert hat. Ale jest jedno takie zdarzenie w historii świata, które całkowicie odmieniło bieg rzeczy dla tego świata. Es ist das Kreuz von Golgatha. A mianowicie jest to krzyż Golgoty. Da wurde es auch Nacht. Tam też stała się noc. Drei Stunden Dunkelheit. Trzy godziny ciemności. Da hat der Jesus im Gericht für die Sünden gelitten. Tam Pan Jezus cierpiał ten sprawiedliwy sąd za grzechy. Da hat ein heiliger Gott sich von ihm abwenden müssen. Tam święty Bóg musiał się od niego odwrócić. Und dieses Geschehen auf Golgatha, das ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte. I to zdarzenie tam na Golgocie to jest punkt centralny w całej historii świata. Bis dahin musste Gott den Menschen richten. Aż do tego momentu Bóg musiał wszystkich ludzi sądzić. Aber im Blick auf Golgatha kann er Gnade üben. Ale spojrzawszy na Golgotę, on może teraz wyświadczyć łaskę. Wenn Gott Sünden vergibt, dann aufgrund von Golgatha. Bo jeżeli Bóg grzechy chce przebaczyć, to tylko na podłożu Golgoty. Wenn Gott mit dieser Erde zu seinem Ziel kommt, dann aufgrund des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Jeżeli Bóg chce dojść do swojego celu tutaj z całą tą ziemią, to tylko na podstawie tego dzieła dokonanego na Golgocie. Wenn Gott mit dem Volk Israel zu seinem Ziel kommt, dann aufgrund von Golgatha. Jeżeli Bóg chce dojść do celu ze swoim ludem izraelskim, to też tylko na podstawie tego dzieła dokonanego na Golgocie. Wie sehr hat der Herr Jesus dort seinen Gott und Vater verherrlicht. Jakże bardzo Pan Jezus tam swojego Boga i Ojca uczcił. Kann es dann anders sein, als dass es auch eine Antwort auf sein Werk gibt? Czy może tak być, żeby była inna odpowiedź na jego dzieło? Was ist die Antwort Gottes auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz? Jaka była odpowiedź Boża na to dzieło dokonane na krzyżu? Die Auferstehung, die Auferweckung und die Verherrlichung des Herrn Jesus. Zmartwychwzbudzenie Pana Jezusa, uwielbienie go i wprowadzenie do nieba. Früh am ersten Tag der Woche wurde der Herr Jesus auferweckt. Wcześnie, pierwszego dnia tygodnia, Pan Jezus został zmartwychwzbudzony. Gott konnte nicht zulassen, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Bóg nie mógł do tego dopuścić, aby jego święty oglądał skażenie. Ein ähnliches Bild wie hier haben wir bei Josef. Podobny obraz jak tutaj oglądamy w przypadku Józefa. Da ist der Josef im Gefängnis. Józef znajdował się w więzieniu. Aber dann hört der Pharao von ihm. Ale faraon dowiedział się o nim. Und dann holen sie ihn nicht in aller Ruhe und langsam aus dem Gefängnis. I wtedy nie wyprowadzono go w spokoju i powoli z tego więzienia. Eilends holen sie ihn aus dem Gefängnis. Czytamy, w pośpiechu go wyprowadzono z więzienia. Und so hat Gott den Herrn Jesus früh am ersten Tag der Woche auferweckt. Tak też i Bóg Pana Jezusa wczesnym porankiem pierwszego dnia tygodnia zmartwychwzbudził. In Johannes 13 lesen wir. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm. Johannes 13 Vers 32. 13 rozdział Ewangelii Jana, 32 wiersz. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim,
wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, to i Bóg uwielbi go w sobie. Und sogleich wird er ihn verherrlichen. I wnet go uwielbi. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, das meint das Kreuz von Golgatha. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to te słowa mają na myśli krzyż Golgoty. Da hat der Herr Jesus Gott verherrlicht. Tam na krzyżu Pan Jezus Boga uwielbił. Und dann wird auch Gott ihn, den Herrn Jesus, verherrlichen. I wtedy Bóg Jego, Pana Jezusa, uwielbi. Und zwar sogleich. A mianowicie wnet, szybko. Und das meint die Auferstehung. A tu na myśli te słowa mają Jego zmartwychwstanie. Und dann hat er ihn erhöht zu seiner Rechten. I wywyższył go do prawicy swojej. Das ist die Antwort Gottes auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Taka jest odpowiedź Boża na to dzieło dokonane na krzyżu Golgoty. Davon finden wir jetzt etwas in der zweiten Hälfte des Buches Esther. O tym możemy przeczytać w drugiej połowie tej księgi Estery. In Kapitel 6, Vers 7 und Vers 7 bis 9. W szóstym rozdziale od siódmego do dziewiątego wiersza. Szósty rozdział od siódmego do dziewiątego wiersza. Rzekł więc Haman do króla: dla męża, którego król chce odznaczyć, niech przyniosą szatę królewską, w którą ubiera się król, i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przyodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Hier finden wir drei Herrlichkeiten genannt. Tutaj mamy wymienione trzy wspaniałości. Erstens das königliche Kleid. Po pierwsze królewską szatę. Zweitens das königliche Pferd. Po drugie królewskiego rumaka. Und drittens die Ehre von dem König. A następnie chwałę królewską. Wir denken noch mal an den Josef. Jeszcze raz możemy pomyśleć o Józefie. Er bekommt Kleider aus Byssus. O, jego przyodziano też i w szaty z bisioru. Die Gefängniskleider legt er ab und kleidet sich in Kleider von Byssus. Złożył wszystkie odzienie, w którym był przyodziany w więzieniu, a przyodział odzienie z bisioru. Vielleicht denken wir auch an Psalm 45. Może pomyślimy teraz o Psalmie 45. Auch ein Psalm, der von der Königsherrlichkeit des Herrn Jesus spricht. To też jest Psalm, który opowiada o tej królewskiej wspaniałości Pana Jezusa. Da wird uns gesagt: Myrrhe, Aloe und Cassia sind alle deine Kleider. Tam jest napisane: myrra, aloes i kasja, wszystkie one są twoimi szatami. Wir sehen da etwas, wie der Herr Jesus das Gewand oder das Kleid der Ehre trägt. I widzimy, jak Pan Jezus nosi na sobie te wszystkie szaty chwały królewskiej. Er ist derjenige, der die königliche Ehre bekommt. On jest tym, który otrzymuje tą cześć królewską. An das königliche Pferd. Następnie król, przepraszam, koń królewski. Auch da gibt es eine Parallele zu Josef. Również i w tym względzie oglądamy i odniesienie do Józefa. Josef durfte auf dem zweiten Wagen fahren. Józefowi było dane, że był wieziony na drugim z kolei najważniejszych wozów faraona. Und Mordechai darf auf dem königlichen Pferd sitzen. A Mordechajowi było dane, żeby zasiadł na koniu królewskim. Er bekommt sozusagen diesen Platz, der dem König gehört. A więc można powiedzieć, on otrzymuje to miejsce, które się przynależy królowi. Normalerweise saß der König selbst auf diesem Pferd. Przecież to było rzeczą normalną, że tylko król na takim koniu mógł siedzieć. Und jetzt sitzt der Mordechai darauf, und das bedeutet, der König zeigt, er ist jetzt der Herrscher, er hat die Macht. A teraz na tym koniu królewskim siedzi Mordechaj i król chciał przez to pokazać, że on jest teraz tym panującym i on ma tą moc. Und dann bekommt der Mordechai die Ehre, die der König austeilt.
I Mordochaj staje się uczestnikiem tej chwały, którą król rozdziela. In 1 Samuel 2 lesen wir einen Vers. W pierwszej księdze Samuelowej w drugim rozdziale czytamy jeden wiersz. In 1 Samuel 2 Vers 30 in der Mitte da steht: Denn die, die mich ehren, werde ich ehren. Pierwsza księga Samuelowa, drugi rozdział, 30 wiersz w połowie. Die mich ehren, werde ich ehren. Pod koniec tego wiersza, gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. Der Herr Jesus hat seinen Gott geehrt und verherrlicht auf der Erde. Pan Jezus swojego Boga uczcił i uwielbił tu na tej ziemi. Und deswegen ist es jetzt das Verlangen Gottes, ihn, den Herrn Jesus, zu ehren. I dlatego teraz jest to pragnieniem Bożym, aby Jego, Pana Jezusa, tak bardzo uczcić i uwielbić. In Kapitel 8, Vers 2 sehen wir eine weitere Herrlichkeit. I w Księdze Estery, w 8 rozdziale, w 2 wierszu, oglądamy następną wspaniałą rzecz. Da bekommt der Mordechai den Siegelring des Königs. Tam czytamy o tym, że Mordochaj otrzymuje ten sygnet królewski. Das bedeutet, er konnte jetzt mit dem Siegelring die Unterschrift oder das Siegel des Königs unter einen Befehl setzen. A to oznaczało w tamtych czasach, że on może teraz tym sygnetem przypieczętować rozporządzenia królewskie. Er konnte jetzt im Namen des Königs Gesetze erlassen und gebieten. On może teraz w imieniu króla wydawać rozporządzenia. Dann denken wir daran, dass der Vater selbst niemanden richtet, sondern das ganze Gericht dem Sohn gegeben hat. I możemy o tym teraz pomyśleć, że Ojciec nikogo sam nie sądzi, ale cały sąd oddał swojemu synowi. Er hat ihm Gewalt gegeben, weil er des Menschen Sohn ist. Jemu oddał moc nad wszystkim, dlatego że on jest tym Synem Człowieczym. Wenn einmal die Menschen vor dem Herrn Jesus, dem Richter stehen, dann gibt es keine Ausrede. Gdy kiedyś wszyscy ludzie staną przed sędzią, Panem Jezusem, nie będą mieli najmniejszej wymówki. Da wird niemand sagen, ja, du wusstest ja nicht, wie schwer das war, hier auf der Erde deinen Willen zu tun. I wtedy nie będzie mógł nikt powiedzieć, ty przecież nie wiesz, jak to było trudno na tej ziemi wykonywać twoją wolę. Wer ist der Richter? Kto będzie sędzią? Der Mensch, Christus Jesus. Człowiek, Chrystus Jezus. Er hat hier auf dieser Erde als Mensch gelebt. On tutaj jako człowiek na tej ziemi żył. Er hat bewiesen, dass es möglich ist, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. On udowodnił, że na tej ziemi można prowadzić życie ku chwale Bożej. Und deshalb wird jeder Mund vor ihm schweigen. I dlatego też zamilknie w sądzie każde usta w tym sądzie. Dann finden wir noch Kennzeichen der Regierung von Mordechai. Im Kapitel 8 bis 10 und wir wollen noch zusammen das Kapitel 10 lesen. I następnie od rozdziału 8 do 10 opisane są te oznaki panowania Mordochaja i dlatego też wspólnie przeczytajmy ten 10 rozdział. Księga Estery, rozdział 10. Potem król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie. Wszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich. Gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. Was war geschehen? Co tutaj się stało? Haman war ja an den Galgen gehängt worden, den er selbst gebaut hatte. Haman został powieszony na szubienicy, którą on sam przygotował. Aber trotzdem hatte das Gesetz des Königs Bestand. Ale pomimo tego dalej jeszcze istniało rozporządzenie królewskie. Und die Juden sollten getötet werden.
według którego wszyscy Żydzi w tym królestwie mieli być pozabijani. Es war damals so, dass ein solches Gesetz nicht einfach wieder zurückgezogen werden konnte. Były to czasy, w których nie można było tak sobie odwołać jakieś postanowienie, jakiś przepis. Es war unwiderruflich. Były to postanowienia nieodwołalne. Aber Mordechai und Esther dürfen im Namen des Königs ein weiteres Gesetz erlassen. Ale Mordechaj i Estera w imieniu króla mieli to prawo, aby następne prawa ustanowić. Und in diesem Gesetz haben sie gesagt, dass die Juden sich zur Wehr setzen dürfen. I w tym prawie, które postanowili, było zapisane, że w tym dniu Żydzi mogą się bronić. Die Juden durften ihren Feinden entgegentreten. I że wolno Żydom wystąpić przeciwko swoim nieprzyjaciołom. Auch dieses Gesetz wurde verteilt durch die Boten des Königs. Również i to prawo, ten nakaz został rozwieziony po całej królestwie tego królestwa przez posłańców wysłanych przez króla. Das war damals schon ein ganz großartiges Postsystem. To w tamtych czasach musiał działać naprawdę potężny system rozwożenia poczty. Da wurde von einem solchen Gesetz eine Abschrift gemacht in jeder Sprache und in jede Landschaft verteilt. Wtedy takie przepisy, takie prawo było przepisane we wszystkich językach, wszystkich prowincji tego królestwa i rozwiezione do wszystkich prowincji. Die Boten des Königs, die ritten auf den königlichen, auf den schnellen Pferden und verteilten diese Botschaft. I posłańcy królewscy rozwozili te prawo na szybkich koniach królewskich do wszystkich prowincji. So kam in jede Provinz, in jedes Land dieses Gesetz. I tak do każdego kraju, do każdej prowincji tego królestwa ten przepis był rozwieziony. Das war schon fast so schnell wie heute eine E-Mail. Wtedy było już to tak prawie szybkie, jak dzisiaj wysłanie e-maila. Und dann konnten die Juden sich jetzt zur Wehr setzen. I teraz Żydzi mogli się zacząć bronić. Dann haben sie an einem Tag 75.000 ihrer Feinde erschlagen. I czytamy, że oni w tym jednym dniu zabili 75 tysięcy swoich nieprzyjaciół. Allein in der Burg Susan, in der Hauptstadt 500 Menschen. Nawet w samym tym królewskim mieście Susan zostało zabitych 500 mężów. In Susan durften sie sogar noch einen zweiten Tag gegen ihre Feinde aufstehen. Nawet w Susan oni mieli pozwolone, aby i na następny dzień wystąpić przeciwko swoim nieprzyjaciołom. Und es sind noch einmal 300 Menschen erschlagen worden. I jeszcze 300 następnych mężów zostało zabitych. So hat Gott seinem Volk Ruhe von den Feinden gegeben. I w ten sposób Bóg darował odpocznienie swojemu narodowi ze strony ich nieprzyjaciół. Der Widersacher der Juden Haman war umgekommen. Ten przeciwnik Żydów Haman też zginął. So wird der Herr Jesus einmal alle seine Feinde unter seine Füße zermalmen. Tak też i kiedyś Pan Jezus wszystkich swoich nieprzyjaciół pod swoimi stopami zmiażdży. Der Antichrist, der große Gegenspieler des Herrn Jesus, wird gebunden in den Feuersee geworfen. A Antychryst, ten wielki nieprzyjaciel Pana Jezusa, będzie związany i wrzucony w jezioro ogniste. Die Feinde werden vernichtet und der Herr Jesus wird seine Herrschaft antreten. Nieprzyjaciele będą zniszczeni, a Pan Jezus rozpocznie swoje wspaniałe panowanie. Dann wird hier auf dieser Erde ein herrliches Friedensreich sein. A na tej ziemi nastanie wspaniałe królestwo pokoju. Nein, diese Erde wird nicht zerstört. Nie, ta ziemia nie będzie zniszczona. Diese Erde wird nicht kaputt gehen durch den Klimawandel. Ta ziemia nie będzie również i zniszczona przez jakiekolwiek katastrofy, przez zmianę klimatu. Sie wird noch über 1000 Jahre bestehen. Nie, ona będzie jeszcze istniała ponad 1000 lat. Alle Menschen werden satt werden auf dieser Erde. Wszyscy ludzie żyjący na tej ziemi będą mieli dostatek. Die Folgen der Sünde werden weggetan. A następstwa grzechu będą z tej ziemi usunięte. Der Löwe und das Lamm werden zusammen sein.
I lew i baranek będą żyły obok siebie. Alles unter der Herrschaft des Herrn Jesus. Wszystko pod panowaniem Pana Jezusa. Und erst nach diesen 1000 Jahren wird der Satan noch einmal freigelassen. Dopiero po tym 1000 lat nieprzyjaciel, diabeł będzie jeszcze raz rozwiązany. Und dann wird auch nach einer Zeit die Erde vergehen und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. I na skutek tego też i po pewnym czasie cała ta ziemia będzie zniszczona, aby nastała nowa ziemia i nowe niebo. Aber zuerst wird der Herr Jesus 1000 Jahre hier regieren. Ale najpierw Pan Jezus przez 1000 lat będzie na niej panował. So lange hat noch kein Regierungschef Bestand gehabt. Nigdy jeszcze w historii ziemi żaden panujący przez tak długi okres nie panował. Das hat noch kein Reich geschafft. Żadne nawet i królestwo tego nie osiągnęło, żeby tak długo istnieć. Aber der Jesus wird es schaffen. Ale Pan Jezus tego dokona. Er wird Worte des Friedens und der Wahrheit reden. On będzie mówił słowa pokoju i słowa prawdy. Und die ganze Erde wird erfüllt sein von seiner Größe und Herrlichkeit. A cała ziemia będzie wypełniona jego chwałą i wspaniałością. Der König Ahasveros legt dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Abgabe. Eine. Vers 1 von Kapitel 10. Ja, das ist das gleiche. Ja. Czytaliśmy w pierwszym wierszu, że potem król Ahasveros nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie. Das zeigt, dass der Jesus wirklich herrschen wird über die ganze Erde. A to pokazuje, że Pan Jezus rzeczywiście będzie panował nad całą ziemią. Über das ganze Land und die Inseln. Nad całym suchym lądem i nad wszystkimi wyspami. Und dann finden wir die Beschreibung der Größe Mordokais. A następne wiersze pokazują nam opis tej wielkości Mordochaja. Es wird eine Zeit sein, wo es einfach darum geht, dass der Herr Jesus Ehre und Herrlichkeit hat. Będzie to czas, w którym Pan Jezus będzie objawiał swoją wielkość i swoją chwałę. Und in Vers 2 steht, dass es eine Größe und Herrlichkeit ist, zu der König ihn erhob. A w wierszu drugim czytamy o tym, że to jest wielkość i wspaniałość, do której został wywyższony przez samego króla. Das ist die Ehre und Herrlichkeit und Größe, die Gott dem Herrn Jesus gegeben hat. Jest to chwała, jest to wielkość, jest to wspaniałość, którą sam Bóg dał Panu Jezusowi. Aber dann lesen wir in Vers 3 auch, dass er groß war bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. A w wierszu trzecim czytamy o tym, że on był wielce poważanym u Żydów i wielce lubianym. Das ist die Größe und die Herrlichkeit, die seinen ihm geben. To jest właśnie ta wielkość i wspaniałość, jaka będzie udzielona Panu Jezusowi ze strony wszystkich tych, którzy są Jego własnością. Die Ehre und Bewunderung, die ihm zusteht von den Seinen. Ten podziw i ta cześć, która się Jemu należy ze strony wszystkich tych, którzy są Jego własnością. Jetzt ist er noch verworfen von den Menschen. Teraz on jeszcze jest odrzucony przez ludzi. Aber dann wird er Ehre und Herrlichkeit bekommen. Ale później on otrzyma chwałę i cześć. Und dann redet er, sucht er das Wohl seines Volkes und redet zum Frieden seines ganzen Geschlechtes. I on tutaj dalej mówi, starajcie się o dobro swojego ludu. I on stał się rzecznikiem pokoju dla całego swojego pokolenia. Das sind die Charakterzüge seiner Herrschaft. Takie są cechy jego panowania. Zum Wohl und zum Frieden der Menschheit. Dla dobra i dla pokoju wszystkich ludzi. Der Jesus wird einmal zu diesem Ziel kommen. Pan Jezus kiedyś dojdzie właśnie do tego celu. Auf der ganzen Erde wird es so sein. Na całej ziemi tak będzie to trwało. Du und ich, a ty i ja, wir dürfen das jetzt schon in unserem Leben vorwegnehmen. My możemy już teraz w naszym życiu doświadczać tego, indem wir dem Herrn Jesus die Herrschaft in unserem Leben geben. Przez to, że my w naszym życiu oddamy panowanie Panu Jezusowi nad naszym życiem. Ist der Herr Jesus der Herr in deinem Leben? Czy Pan Jezus jest Panem w twoim życiu? Kann er das sagen, was du tun sollst und du tust es?
Czy on może ci powiedzieć, co masz czynić i ty to rzeczywiście czynisz? Das wird zum Wohl und zum Frieden für dich sein. Będzie to dla dobra i dla pokoju twojego. Wir haben etwas von der Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen am Beispiel von dem Mordechai. Mogliśmy oglądać wielkość i wspaniałość Pana Jezusa na przykładzie Mordochaja. Das ist die Größe und die Herrlichkeit, die der Herr Jesus sichtbar haben wird hier auf dieser Erde. To jest ta wielkość, jaką Pan Jezus będzie miał i chwała tutaj na tej ziemi. Wir dürfen ihn dafür bewundern. My możemy go za to podziwiać. Aber dann bewegt es unsere Herzen. I to wzrusza nasze serca. Diese Herrlichkeit, die will mit dir und mit mir teilen. Że właśnie tą chwałę on chce z tobą i ze mną podzielić. Wenn so kommt in Herrlichkeit, dann kommt nicht alleine. Bo gdy on przyjdzie w takiej chwale tutaj na tą ziemię, to on nie przyjdzie sam. Bringt die Seinen mit sich. On ze sobą przywiedzie wszystkich tych, którzy są jego własnością. Verherrlicht. Uwielbionych. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. A tą chwałę, którą ty mi dałeś, ja dałem tym, których mi dałeś. Ist das nicht gewaltig, dass der Herr Jesus diese ihm verliehene Herrlichkeit teilen will mit uns, den Glaubenden der Gnadenzeit? Czy nie jest to coś wspaniałego, że tą chwałę, którą została udzielona Panu Jezusowi, on chce dzielić razem ze wszystkimi swoimi? Da gibt es eine Herrlichkeit, die kann nicht teilen. Ale jest jeden rodzaj chwały, której on nie może innym udzielić. Das ist eine Herrlichkeit, die ihm ganz persönlich zu eigen ist. Jest to taki rodzaj chwały, której właścicielem tylko on jest. Das ist eine Herrlichkeit, die auch niemand sichtbar auf dieser Erde sehen wird. To jest też i chwała, która nigdy nie będzie widoczna na tej ziemi. Davon sagt der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 24. O tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w 24 wierszu. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Ojcze, chcę, aby ty, ci, których ty mi darowałeś, byli ze mną. Warum? Dlaczego? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Aby oni moją chwałę oglądali. Was ist diese Herrlichkeit? A jaka to jest jego chwała? Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ty umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Das ist die Herrlichkeit in der Beziehung zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Jest to chwała tego związku, jaki istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Diese Herrlichkeit werden wir eine Ewigkeit lang anschauen und bewundern. Tą chwałę będziemy przez całą wieczność oglądać i podziwiać. Hat der Jesus uns nicht unendlich reich gemacht? Czy Pan Jezus nie uczynił nas nieskończenie wielce bogatymi? Da wollen wir doch auch eine Antwort haben auf das, was uns geschenkt hat. I dlatego chciejmy dać mu odpowiedź za wszystko to, co on nam podarował. Da wollen wir ihm sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Chciejmy mu powiedzieć, Panie Jezu, oto jestem. Nimm du mich. Weź mnie. Und mach mit mir, was du willst. I zrób ze mną to, co ty chcesz. Nicht mehr, was ich will. Już nie to, co ja chcę. Mach mit dir, was du willst. Ty zrób ze mną to, co ty chcesz. Ist das unser Wunsch? Czy takie jest nasze życzenie? Ich werd kleiner, wird größer. Ja będę stawał się coraz mniejszym, a on będzie coraz to większym. Seine Liebe hat mich überwältigt. Jego miłość tak bardzo mnie ogarnęła. Dann dürfen wir dahin kommen, gar nichts ich und alles du. Obyśmy do tego doszli, że nic nie znaczę ja, ale wszystko znaczysz ty.